Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy w dniu, w którym rzeczom się dzieje ważne. No, dzieją się rzeczy ważne. Mamy już naszą piosenkę na Eurowizję chyba, ale ja nie wiem, czy ten program jest na tyle niepoważny, żeby rozmawiać o Ekstraklasie, czy na tyle poważny, żeby rozmawiać o Eurowizji. Tak czy siak, dzieją się rzeczy ważne po raz kolejny, gdyż jest nas dzisiaj czterech. Aż z ciekawości patrzę, jak to wygląda. Dobrze wygląda, dobrze robią. Rozbudowaliśmy nasze studio. Każdy z nas siedzi teraz, ja na przykład zerkam teraz na Leszka, teraz zerkam na Julka i jesteśmy w takim bardzo dużym pokoju, gdzie to studio się dzieje. Jesteśmy sobie w czwórkę z Leszkiem, z Mietkiem i z Julkiem. Dzień dobry, witam was gremialnie. Ja chciałem powiedzieć, że cały świat to nasze studio, po prostu. Cały świat to jest studio Uniwersum Ekstraklasy i w temacie Eurowizji uwielbiam historię o tym, jak Polskę reprezentowała Amerykanka Isis G. Zdradzę kulisy, zmieniła już swój pseudonim artystyczny od tamtego czasu. I would like to say hello for all to all people from abroad, because our show is very big and I heard that people from different countries watching us every Monday. So yes, hello. Hello, my friends. A ja mam pytanie zasadnicze. Czy to ogłoszenie nie jest o 9 tej piosenki na... Nie, TVP się wkopało, bo zrobiło premierę i jak wrzucasz na YouTube'a rzeczy i wyskakuje ci jakaś muzyka, znaczy zawiera tą muzykę, to na dole ci wyskakuje okienko, jakie to są piosenki. Więc oni zrobili premierę i tam im wyskoczyła na dole, jaka to będzie piosenka. Myślę, że powinni ogłaszać na gadu-gadu i być na niewidocznym po prostu. To jest technologia, która by jakby ich nie przerosła. Powinno tak być w ogóle z terminarzem Ekstraklasy, nie? Że w piątek o 18 jest mecz, ale kurwa nie wiesz jaki. Że po prostu albo se siądziesz przed telewizorem, albo nie. No, różnie może być. Ja bym chętnie oglądał Ekstraklasę. Moim zdaniem do ogłoszenia takich rzeczy powinna być wykorzystywana Poczta Polska. Bo dlaczego nie? Bo albo SMS-y Biedronki. TVP, trzeba współpracować. Wszyscy Polacy dostaliby awizo. Jest okazja kupić kalendarz z końmi i papieżami. I papieżami na koniach. Piosenka eurowizyjna babci Anastazji. Przepis na piosenkę eurowizyjną siostry Bernadette. Słuchajcie, Magdalena Tulli kiedyś powiedziała, albo napisała nawet, że ten świat aż się prosi, żeby wyrwać go z fikcji, więc ŁKS prosi się, żeby wyrwać go z Ekstraklasy. Jak powiedział Bubbles też, to też wielki wieszcz, to miał być zajebisty wieczór, a wyszło chujowo. Tak to bywa. Chujowo bywa, jak ktoś nam psuje fajny wieczór. Rzemcio, który zrobił to na Twitterze, chciałbym mu serdecznie pogratulować. Jest to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem, a wcale nie było ich tak dużo. Podłożony jest pod to Piotr Stokowiec. Ja już trochę jestem znudzony tym mówieniem, że kurde, ale ŁKS to już teraz chyba naprawdę spadł. Bo mam wrażenie, że chyba tydzień temu mówiliśmy to po meczu z Koroną, chociaż w sumie nie mówiliśmy, bo ten mecz był, zdaje się, w poniedziałek. Tak, więc, ale mogliśmy powiedzieć to nie w programie, po prostu na łóżko sobie powiedzieliśmy. To już wygląda jak pogrzeb, panowie. To już nie była porażka, to był pogrzeb. To był taki pogrzeb, że tylko karawanę tam trzeba było wwieźć. A jest na miejscu, biorąc pod uwagę, kto jest właścicielem klubu. To nie jest takie trudne, organizacja karawany. Mogę tam stać. Znaczy, moim zdaniem to wszystko się posypało w momencie, jak pan Phil Płatek, czy jak on się nazywa, jednak nie kupił ŁKS-u. Tam po prostu zeszła para z wszystkich i tak to bywa. Po prostu nie robisz takich rzeczy. Jak mówisz dziecku, że mu coś kupisz, albo że coś gdzieś pojedziecie, to musisz zatrzymać słowa. A jak wiadomo, kibice, piłkarze i wszyscy związani z piłką, to są trochę dzieci. Więc trochę tak, jakby ktoś dorosły im powiedział, że coś będzie, a potem się okazało, że nie. No i już to odebrało chęci do życia, a jak nie było chęci do życia, to też nie ma chęci do gry w piłkę. Trochę mnie tylko rozczarował ten Durmisi, nie? Bo on mówił, że nie spadnie ŁKS. Wygląda na to, że jest kłamczuszkiem. I to nie jest fajne. Riza, ty oszukałeś 40 milionów Polaków. Kurde, czarne okulary mam chyba na dole w aucie, więc nie przyniosę, ale to była bardzo dobra scena. Adam O, bo witamy oczywiście czat naszego piątego uczestnika, najważniejszego. I Adam O pisze, wszystko się posypało w momencie awansu.
A i ukradł mi, ukradł. Chciałem to samo powiedzieć. Gdyby ŁKS nie awansował, to by nie spadł teraz. To prawda. Co ty robisz? Tak poważnie, to tam jest naprawdę dużo i moim zdaniem ciężkiej pracy włożonej, bo to tak, nawet jakbyś nic nie robił, to było lepiej. Tam jest ciężka praca, no chyba jednego z najgorszych dyrektorów sportowych w ogóle w historii Ekstraklasy, pana Dziedzica, który jest odpowiedzialny za zwolnienie największego problemu ŁKS-u, czyli Kazimierza Moskala, który Moskal nic tylko nie robił normalnie, dołki kopał na boisku pod piłkarzami i to była jego robota, ale dodajmy, że ten Moskal najgorszy punktował ze 100% większą skutecznością niż punktuje Stokowiec, nawet 100 coś procent. To nadal było mało, ale i tak więcej, bo średnia punktowa pana Stokowca po 10 meczach to jest 0,3 punkta na mecz. No nie za dobrze, nie za dobrze. To mało. Moskal miał 0,64. Też nie za dobrze, ale nadal 100% więcej. I w momencie zwolnienia trenera Moskala napisałem tweeta i pod tym się podpisuję cały czas, że no ŁKS właśnie stał się memem, a nie klubem piłkarskim. I to rzeczywiście jest problem, no bo w Ekstraklasie grają dwa memy, Ruch i ŁKS, a reszta są kluby piłkarskie i stąd są problemy tych zespołów. A wisienką na torcie tego wszystkiego było sprowadzenie no, tych panów, co przyjeżdżali, mówili Łódź, the beautifulest city in the world. I always wanted to play in the Łódź because ŁKS okay, everything okay and we are not going to the first league. I prawda jest taka, że i nawet patrzyłem na Twitter ŁKS-aków, którzy mieli wielkie pretensje do zawodników, którzy byli na boisku, że to nie chodziło, że przegrali czy coś, czy że spadną, bo to wszyscy wiedzą, tylko o to, że nie widzieli żadnego zaangażowania w grze zespołu ŁKS-u. Otóż moi drodzy, jak w momencie jak sprowadzali tych piłkarzy, od razu napisałem też Twitter, że to jest jakaś pieprzona wieża Babel i każdy ma w dupie ten klub. Przecież ten Durmisi, ten Balić, ten Mamedow, to sobie chce te pół roku po prostu jeszcze posiedzieć. Przecież on już, każdy z nich głową jest w czerwcu, gdzie szuka kontraktu z nowym zespołem. No, a ja się nie zgadzam. Jest Polska na mapie. Ja się nie zgadzam. Thiago Chalis, jak mówił, że kocha ŁKS od dziecka, ja nie mam prawa wierzyć, że on mówi kłamstwo. I w tym meczu po prostu zjadła go ta presja. On całe życie czekał na to, żeby zagrać w barwach ŁKS-u przeciwko Widzewowi. I to jest za duża presja dla Thiago Chalisa. Za dużo. No tak, tak. Koszulki Staganowskiego pewnie ma porozwieszane po całym tym. Znaczy, mówię wam, panowie, to się tragedia zaczyna, bo wyobraźcie sobie, co będzie, nie wiem, miał w głowie Mamedow, Balić i cała reszta w kwietniu. Spadek już jest pewny, ale w kwietniu myślisz, że oni będą, o, dołożymy tutaj nogę, może być połamana do końca życia, ale ja za ŁKS, to żeby tutaj nie było kolejnej kompromitacji? No, wydaje mi się, że nie. No. To znaczy, z drugiej strony, Julek, wiesz, najlepiej piłkarz gra wtedy, jak nie ma zapewnionej przyszłości jeszcze, nie? Wtedy przeważnie wchodzi na szczyt swoich umiejętności, więc jak oni będą walczyć o kontrakty następne, to faktycznie może się okazać, że złapią formę pod koniec sezonu. Ale wiesz, oni mają kontrakt jeszcze półtora roku. Oni mają nawet w razie spadku? Balić ma do 2025, Chalis do 2025 i zaraz sprawdzę, jak tam Durmisi. Durmisi może no, czyli mieć budują zespół już na walkę o awans. No. Ale to nie mają jakiejś klauzuli, że jak spadną, to nie? Jak ja spadną, studiowałem Transfermarkt, a nie klauzule. Jak no, ŁKS spadnie, to tak, piłkarzy się można po prostu włożyć w beczki po śledziach i wysłać na drugi koniec Europy. To jest klauzula, ja widziałem te kontrakty. A ŁKS jest aż taki durny? No w sumie ja widziałem, co tam ten ich prezes czy co tam wyrabia, więc w sumie takie możliwe, że jest. Ale no mimo wszystko, to... Jest za dużo tweetów do polajkowania o białej Europie i upadlinie, żeby zajmować się długością kontraktów Mamadowa. No, panowie, szanujmy się. Mietek, ja ci powiedziałem, że tam została wykonana przez pana Dziedzica praca, bo to nie jest nawet to, że on miał to w nosie i nic nie robił. To jest antypraca wykonana dla ŁKS-u, bo rzeczywiście, żeby podpisać takie bzdurne kontrakty, no to trzeba z północy posiedzieć i wymyślić, jak to zrobić najgorzej, jak się da. No i zostało to wymyślone i zostało to nawet zrobione i zrealizowane. Panowie, mam ciekawostkę.
Korzystając z cudów techniki, czyli portalu 90 minut, stworzyłem tabelę od momentu, gdy Piotr Stokowiec jest trenerem ŁKS-u i nie zgadniecie, tam też ŁKS jest ostatni. Ile ma punktów? Dwa? Trzy. Trzy. To co mało. A dodajmy, że Stokowiec nie przyszedł dwa mecze temu. Tak. Więc no, widziałem już lepsze efekty nowej miotły. To jest efekt nowej wycieraczki. Po prostu jest, ale czy jest lepiej? Nie wiem. Ja się zastanawiam też, no bo że ŁKS-owi nie pomógł, no to widać, ale chyba sobie też nie pomógł Piotr Stokowiec. No właśnie, to jest dla mnie ważny tutaj wątek. Nawet ułożyłem, co można powiedzieć o Piotrze Stokowcu. Był trenerem i to dobrym trenerem. Jedynym jego błędem było wzięcie spadającego z Ligi ŁKS-u. Wrobiony spadek, wyjęty spod prawa, ścigany jak zwierzę, stał się sam myśliwym, łowcą nagrod i pierwszoligowym trenerem Chrobrego Głogów. Ja się zastanawiam, jaki był proces myślowy Piotra Stokowca, że on wziął ten ŁKS. Przez najbliższe 10 lat, rozmawiając o trenerach, będziemy mówić, trener powinien poczekać na dobrą ofertę. Nie robić tak jak Piotr Stokowiec, biorąc ŁKS spadkowy, bo już mu się dupa grzała, żeby wsiąść znowu i wziąć robotę. Dlatego ja w ogóle przestańmy krytykować Papszuna, że on czeka na robotę, bo co miałby też wziąć teraz Ruch Chorzów? W Ruchu Chorzów było miejsce. No dobrze, że chłop czeka, a nie jak Piotr Stokowiec. Lecz no, też by w innych momentach kariery byli, więc się wydaje, że Piotr Stokowiec nie miał szans dostać roboty w Ekstraklasie w innych warunkach niż właśnie w tego typu sytuacji. Moim zdaniem miał, mógł spokojnie jeszcze, miał całkiem... Nie, moim zdaniem był teraz w takiej sytuacji, że w Ekstraklasie trochę się zmieniły trendy i jednak kluby odchodzą trochę od zatrudniania tych samych nazwisk, które się nie sprawdziły i tu i tam ostatecznie. Przypomnijmy, że te przygody Stokowca i w Zagłębiu Lubin i w Lechii Gdańsk to były raczej takie, W Lechii to on robił wynik ponad stan i to długo. Stokowiec za Lechię akurat, no to dobra karta. W Zagłębiu tak, to słabo. No ale ta końcówka w Lechii, nie? Była chyba marna. Tak średnio. Mietek, cieszę się, że poruszyłeś też ten wątek, bo to jest bardzo ważny wątek na temat ciężkiej antypracy wykonanej przez najgorszego dyrektora sportowego w historii Ekstraklasy, pana Dziedzica, że trzeba było wpaść, okej, zwalniamy tego Kazimierza Moskala, bo to jest największy problem ŁKS-u i w sumie jedyny, i nie bierzemy jakiegoś takiego nowoczesnego trenera, który, nie wiem, po prostu będzie Moneyball ground, no coś wymyśli zupełnie innego, takiego, wiesz, co się może skończyć maksymalną porażką, albo może właśnie on jakoś odwróci te losy tej drużyny, tylko wzięli Stokowca, który było wiadomo od początku, że nie ma najmniejszych szans na odwrócenie czegokolwiek w tej drużynie i to jest kolejna wspaniała antypraca wykonana, bo to trzeba było długo siedzieć, kolejne północy i kminić, jak to zrobić źle. I zrobiono to najgorzej, jak się da. 0,3 punkta na mecz. Ludzie kochani, to już nawet nie jest kompromitacja. To jest po prostu wytarcie tego klubu z godności. No. No, ale nie da się nie powiedzieć o tym, że jednak piłkarze ŁKS-u podziękowali kibicom ŁKS-u za to, że jednak byli wierni. Dani Ramirez uczynił to gestem, być może w Hiszpanii znaczą coś innego i tak przypuszczam, bo myślę, że Dani Ramirez by tego nie pokazał, ale pokazał to. Kibicom ŁKS-u? No, chyba, że za ławką, jak schodził, siedział jakiś antyhiszpan. Taki, co jak ktoś mówi, ja sobie pojadę na Majorkę w tym roku, a on mówi, nie, jedź do Faro, jedź tam gdziekolwiek, tylko nie na Majorkę. To może do niego to pokazał. Ale uwaga, bo jest w całej historii mega plot twist, bo wydano już oficjalny komunikat. Otóż ten fucker został pokazany, uwaga, jednemu konkretnemu Hiszpanowi, który lżył Daniego Ramireza w języku basków. Serio, to jest oficjalny komunikat ŁKS-u. Żeby nie było, ja tego nie wymyśliłem. Możecie sobie sprawdzić. Jak to? Ale tego całego krzyczącego tłumu jeden głos, który mówił tortilla niedobra. I on jednej konkretnej osobie pokazywał, więc proszę tutaj nie robić teorii spiskowych. Czy ty żartujesz teraz, czy to jest fakt? Nie, ja wszedłem i sprawdziłem, rzeczywiście Dani Ramirez opublikował takie oświadczenie, więc ŁKS ma wciąż szansę na Mistrzostwo Polski oświadczeń.
Przeczytasz całe? Tak. Już czytam. Komu Ramirez pokazał środkowy palec? Ramirez. Aby wyjaśnić moją dzisiejszą reakcję po opuszczeniu boiska, gest był skierowany w stronę Hiszpana z trybun, który wulgarnie obrażał mnie w moim języku i zdecydowanie nie był kibicem UKS-u. Nie powinienem reagować, ale niestety emocje we mnie wzięły górę. Przepraszam, że musieliście to zobaczyć. No polska piłka ma problem z pseudokibicami, znaczy na trybunach. Hiszpan z trybun to jest taka bardzo trudna grupa na trybunach. Biją się, atakują, kradną flagi, obrażają Daniego Ramireza. Czas w końcu przestać udawać, że Polska nie ma problemów na trybunach, skoro jest Hiszpan z trybun. A co jeśli chłop siedział od lipca, uczył się hiszpańskiego tylko po to, żeby Ramirezowi w lutym nawrzucać tam od brzydkich ludzi, no? Nie, to był Hiszpan, to nie. On, on tak dobrze słyszał, że wiedział, że to jest akcent hiszpański. I'm Danny Dyer and I'm here with Hiszpan z trybun. Najbardziej ostry kibic w historii kibicowania. Ważna sprawa. Jakie mamy dowody na to, że butelka, która była rzucona na Śląsku Wrocław, nie została rzucona przez hiszpańskiego kibica? Ale Hiszpan z trybun. Koneser encyklik Jana Wosia pisze, że to był Fabian Hiszpański. Więc to też jest możliwe. A golem, stop Hiszpanom na stadionach, dokładnie, nie będzie spokoju na polskich trybunach, dopóki są Hiszpanie na trybunach. Dość, powiedzmy dość tej patologii hiszpańskiej. Nie, no, ja podobno tak mówił, paelia najgorsza, nie do jedzenia. Seatami nikt nie jeździ, bo to najgorsza auta. Corrida, znęcanie się nad zwierzętami. Fernando Alonso zostanie mistrzem Formuły 1, jak go Verstappen weźmie na kolana. Dokładnie. Takie tam słowa padały, no więc reakcja piłkarza wobec jednego hiszpańskiego kibica na trybunie. Ja jeszcze chciałbym, żeby podał Dani Ramirez rząd i miejsce, w którym siedział, bo to myślę, że bardzo tą sytuację wyklarowało. Kuba z Mateuszem tam byli pewnie, może oni gdzieś tam zauważyli tego Hiszpana, może będą w stanie go zidentyfikować, trzeba będzie ich zapytać. No tak. Może miał, czekajcie, co Hiszpan mówi? Sombrero to Meksykanin, a Hiszpan to może na byku, nie, oni nie jeżdżą na byka, tylko... Ciężko wejść z bykiem na trybunę, ale może... Nie takie rzeczy się przenosiło w różnych miejscach na trybunę, spokojnie. I byk... Czerwoną płachtę mógł mieć. I tak robił temu Ramirezowi. Nie no. Sagradę Familię wniósł ten Hiszpan z trybun. Nawet jeśli tak było, to jakim trzeba być kretynem, żeby nie przyszło ci do głowy, że jednak jak pokazujesz faka jednej osobie, która jest w tłumie innych osób, to nie będzie to zinterpretowane, że pokazałeś. Musiałby pokazać tak jak Donald Trump palcem na kogoś i wtedy tego faka. Tak. To może by miało sens. Ale on jest imbecylem ten gość, naprawdę. Ale wiadomo, że przecież na tym meczu było tak cicho, no tam nikt się nie odzywał, tylko ten jeden Hiszpan z trybun krzyczał i to się tak niosło, słuchajcie, to się tak niosło. Nowa kosa UKS-u, jest może zgoda z Lechem, z Zawiszą, ale kosa z Hiszpanem z trybun, no to zmienia układ kibicowski w Polsce. Ej, czekajcie, bo Mikołaj Gajewski pisze, nie wiem, czy żartuje, czy nie, że meczyki twierdzą, że UKS może zwolnić Sokowca i w jego miejsce zatrudnić Moskala. UKS zawsze może zatrudnić Moskala. To była najlepsza rzecz na świecie po prostu. Znaczy, tylko z drugiej strony widziałem... temu Moskalowi to teraz. No to żeby budować już ekipę na awans i zostać wypierdolonym za półtora roku. Zazwyczaj, że to musi być miły powrót do pracy w takiej sytuacji. Wywalają cię z roboty, w twoje miejsce zatrudniają jakiegoś innego człowieka i po 4 miesiącach okazuje się, że firma praktycznie leży, bo ciebie nie ma i zatrudnili tego innego człowieka i wracają do ciebie i błagają, żebyś wrócił, bo jak nie, to po prostu zbankrutujemy do końca i ty wdracasz wtedy, wchodzisz. Wiesz co, właśnie dostałem SMS-a od Jacka Magiery i napisał, nie, to nie jest miłe, że to nie jest miłe. Jeśli UKS i Moskal mają do siebie wrócić, to ja uważam tak, niebieska karta dla UKS-u, to po pierwsze, po drugie, terapia małżeńska, i to taka naprawdę, gdzie Moskal mówi, co go boli i tylko wtedy to może pójść do przodu, bo to już po prostu jest jakaś patologiczna relacja między UKS i bardzo jednostronna. No i kontrakt dla Moskala skonstruowany w ten sposób, że jak chcą go zwolnić, to UKS musi się rozwiązać, że tak. Po prostu tam realna groźba jest rozwalenia klubu, żeby on normalnie popracował, bo jak mieliby go trzeci raz wypieprzyć po awansie, to już jest, no to jest znęcanie. To jest osobny paragraf na to.
Co ale, to jest ekipa? Kurde, chyba trzeba Widzew pochwalić, nie? Ja wiem, że bicie UKS-u to nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie, ale jak Jordi Sanchez przyłożył baniaka, to aż redaktor Sipika go wyściskał jak na Titaniku. Zwłaszcza, że byłem pierwszy za tym, żeby Jordiego Sancheza po pierwszej połowie zdjąć i już żeby nigdy w ogóle w piłkę nożną nie grał, aczkolwiek no takie tylko 100% w ogóle piłkarze jacy byli na boisku, nie tylko Widzewa, ale również UKS-u po pierwszej połowie, ja bym jako PZPN interweniował i po prostu zabrał im karty zawodnicze i powiedział, że już wy nie możecie tego sportu uprawiać, nigdy, po prostu, no to 45 minut przeważyło szale, ale mecz trwa 90 minut, jak mawiał klasyk i no w drugiej połowie rzeczywiście może nie błyszczał, ale za tego baniaka to tylko wyściskanie. Fran Alvarez też piękna wrzuteczka na niego. No, obiektywnie rzecz ujmując, piłkarsko widzę w tej drugiej połowie, tak jak w pierwszej połowie oba kluby to jest totalna żenada, tak w drugiej połowie ten Widzew rzeczywiście po prostu piłkarsko był lepszy i to udowodnił, że tam jednak trochę jakości piłkarskiej jest. No i przełożyła się ona na bramki, więc... Ten Sanchez to jest w ogóle porąbany piłkarz, bo on, no, tak jak on strzelił gola z głowy, nie wiem, z ilu, z 10 metrów, 11, no to trzeba być dobrym napastnikiem ogólnie, żeby tak zrobić, nie? To nie jest tak, że jesteś kiepski i ci się to uda. Raczej, chyba, że jakoś piłka dziwnie od ciebie odbije, no ale on tam wyszedł, uderzył, no wszystko elegancko. I on czasu do czasu pokaże, że coś takiego potrafi, a potem przez 3 miesiące jest jednym z najgorszych napastników w Ekstraklasie. I ja nie wiem po prostu. Nie wiem, jaki jest klucz do niego. Czy jest jakiś... Wiecie, to trochę tak jak było z Exposito kiedyś, tylko że z nim... No on też potrafił zagrać, kurde, hat-tricka walnąć w Zagłębiu Lubin, a potem przez miesiąc nie grać nic, nie? Więc ja nie wiem, czy na miejscu... Bo żeby nie było, że Widzew by go puścił i zaraz się okaże, że jak z Hansenem, że on gdzieś pójdzie i będzie robił króla strzelców tam, nie? Ale wiesz co, no już jest drugi trener, który z nim pracuje, no bo był Niedźwiedź i teraz jest Myśliwiec. No i jakby ta regularność jest taka sama u jednego i u drugiego, czyli dokładnie tak jak mówisz, jeden dobry mecz, jedna super akcja, a potem najbliższe miesiące wiemy, że nie strzeli nic. No nie wiem, może to będzie przełamanie u tego Myśliwca i zacznie coś strzelać. Zobaczymy, co pokaże przyszłość, ale nie nastawiam się na to. Znaczy, ja już chyba wiem, o co chodzi, bo Jordi Sanchez naprawdę ma umiejętności piłkarskie i to widać gołym okiem, ale wszyscy mówią, że on jest taki trochę rozkojarzony, trochę za dużo emocji. Nawet Bartek Pawłowski to powiedział w Lidze Minus, że Sanchez ma za dużo emocji. Jestem pewien, że kwestią czasu jest wyjdzie, kiedy Hiszpan z trybun okaże się, że chodzi na mecze Widzewa, jeździ za Widzewem i po prostu sprawia, że Jordi Sanchez gra w taki, a inny sposób. To go wyzywa, to laserem, no nie wiem, na pewno to Hiszpan z trybun. Tak, no, a to jeden mecz rzeczywiście Jordi mógł zagrać dobry, bo tak, w pierwszej połowie lżył Jordiego, ale w drugiej połowie już dla niego Ramireza. No to Jordi wreszcie miał ten komfort psychiczny i dlatego strzelił bramkę. No to wszystko się układa w logiczną, panowie, historię. Ja zaczynam wierzyć w historię dla niego Ramireza po prostu w tym momencie. Ale Laluś podrzuca, jak można blokować tego gnoja, który lżył do niego Ramireza wcześniej, Jordiego Sancheza. Laluś pisze, że zakaz Hiszpanów na stadionach sprawdzać testem kiełbasy swojskiej i chorizo. Każdy, który wybierze chorizo, nie wchodzi. To jest bardzo dobra metoda i Komisja Ligi powinna też znowu usiąść i nad tym się pochylić. A Kuktarz z kolei pisze EUKS do Moskala. Cześć, mam dla ciebie propozycję. Czy chcesz zostać swoim własnym szefem i pracować tyle, ile chcesz? Ej, ale ja bym też wybrał chorizo chyba. Lubię. No to Hio de puta, panie Wietrzyński. Dlatego nie jesteś puszczany na trybunę UKS-u od dzisiaj. Nie, bo taka dobra swojska zależy do czego. Nie, no, nie tak, taka podwędzona na kaloryferze, taka wysuszona, taka... Tam się w tej łazience, co wisi na kaloryferze, tam cała rodzina się kąpie, ona najdzie wilgocią, znów wyschnie. Chorizo trzeba usmażyć jednak albo upiec, bo jak nie, to strasznie siedzi później na żołądku. No, a swojska nigdy ci nie zaszkodzi. No, monitoring chociaż mieliśmy... Hiszpana trzeba ustawić, pisze Radosław. Co trzeba? Że monitoring po prostu na niego ustawić. Ale no nie wiem, czy to coś da. No bo niektórzy Polacy też wyglądają jak Hiszpanie. Seweryn Kiełpin wygląda jak modelowy, jakby dopiero z Bilbao wyjechał. Prawda.
Wiecie co, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że odkryłem wczoraj wieczorem, olśniło mnie, po co LKS jest w Ekstraklasie w tym sezonie. Po co? Po to, żeby Pogoni Szczecin brakło punktów do Mistrzostwa Polski. I oni patrzą, gdzie myśmy pogubili te punkty? Patrzą, pyk, przegrana z LKS-em. I tylko po to. Tyle braknie Pogoni do Mistrzostwa. I to Hoti tam wpieprzył taką bramkę tam w 95 minucie. Tak, tak. No. Tak było. No, jedynym pocieszeniem dla LKS-u jest to, nie wiem, czy ja nie śledzę, znaczy nie oglądam meczów, ale patrzyłem na tabelę pierwszej ligi i tam jest Zagłębie Sosnowiec. I to jest taki korespondencyjny teraz pojedynek, która tych drużyn będzie gorsza w swojej lidze. Jest potencjał na ciekawą walkę. Jak wróci trener Moskal, to LKS możemy podjąć, bo tam Zagłębie Sosnowiec chyba też ma 10 punktów czy coś takiego. Nie wygląda to wesoło. No ale ściągają tylu ukraińskich bezrobotnych i białoruskich, że ta maszyna zaraz ruszy, to się rozkręci. Ja w ogóle wczoraj tak sobie wieczorem myślałem, że może my za ostro jedziemy z tym LKS-em, ale spojrzałem, ile punktów miała mieć Legnica na tym samym etapie sezonu rok temu i miała o połowę więcej punktów od LKS-u, miała 15. Miedź Legnica, która już powiedzieliśmy, dobra tam, jeszcze Drygasowi dajcie spokój, go nie ściągajcie na pół roku, przecież i tak spadniecie, oni mieli 15 punktów. Damian, jak LKS ostatnio spadał, to miał więcej punktów, a też już wszyscy mówili, dobra, już z tym LKS-em. Więc zdecydowanie nie jesteśmy za ostrzy dla LKS-u. Uważam, że jeszcze moglibyśmy tutaj podkręcić, zwłaszcza za potraktowanie Moskala Kazimierza. No i generalnie chyba wczoraj tak tych argumentów nie mieli, bo Gikiewicz to nawet nie był dobrze rozgrzany w tym swoim debiucie. Jakieś ze dwa strzały takie prosto w bramkarza były oddane. Raz Łatejan z główki, raz jakiś taki z daleka i to jest wszystko, co skonstruował LKS pod bramką Widzewa. No to też tak, nie za dużo. No trochę też się sprawdza to, co na początku sezonu niektórzy w tym mówili, że Kajtejan on może faktycznie raz na 200 minut zrobić coś efektownego, ale to jest koszmar mieć takiego piłkarza w drużynie. Bo on po prostu, moim zdaniem, on jest tak upośledzony taktycznie, że rozwala całą grę ofensywną drużyny. Ale dobra, bo może zbyt teraz merytorycznie rozmawiamy, nie wiem, czy no, nie trzeba. Ale no, Kajtejan wczoraj, mam wrażenie, że żaden obrońca Widzewa nie zaliczył tyle odbiorów na Kajtejanie, co Kajtejan. W sensie on sam sobie odbierał piłkę w trakcie dryblingu. Więc to było coś bardzo imponującego. Zwłaszcza, że Kajtejan chciał atakować. No tam tak szczerze mówiąc w ogóle z LKS-u no ten Balicz jeszcze cokolwiek wyglądał, że z piłką w ogóle miał wcześniej kontakt, ale z drugiej strony on grał na stronie Zielińskiego, no więc to też trzeba podzielić przez 15. To swoją drogą w dalszej perspektywie szerszej może Widzewiaków, że tak powiem, przerażać, że no tu na prawą stronę to w tym okienku to my ściągamy takiego Grajcara, że będzie spoko i póki co chłop przegrywa rywalizację z Pawłem Zielińskim. A Paweł Zieliński no nie jest jakimś tam czołowym prawym Zielińskim obrońcą w tej lidze. Nie, ja nie wiem, co w pierwszej lidze. Nie jest najlepszym z braci Zielińskich. Nawet dokładnie, nie jest najlepszym z braci Zielińskich, także no. Gdy wracasz na święta, chcesz się przyfleksować, tak, ja gram w Ekstraklasie, wiesz, ciotka, gram trochę co weekend, tam sobie włączysz Kanał Plus, a Paweł Zieliński przyjeżdża do domu i no, fajnie Paweł, że przyjechałeś z tej Łodzi. Piotrek, opowiadaj, co tam w Neapolu, co? A Piotrek z Moratti przyjechał po prostu, tu jest mój kumpel Moratti, właśnie przyjechał na święta, siemano. Paweł, wy te mecze to w ogóle transmitują? Ja szukałem ostatnio, gdzieś patrzę, na Rajuno nie ma, tu nie ma, o co chodzi? Jakieś gorsze było, wiesz co, bo tutaj Piotrulo przyjechał z Morattim, to Paweł, ty będziesz spał na podłodze, bo twoje łóżko zostało zajęte, bo pan Moratti musi się tutaj wyspać. Wiesz, bo pan Moratti to w serii A. Co, Paweł, mówisz, że prezenty przywiozłeś? A zobacz, Piotrek tutaj zdjęcie z Hakanem Calhanoglu pokazał nam, zobacz, jaki fajny chłopak, to Turek, jego wszyscy znają. Paweł, jednak pan Moratti z psem przyjechał, to podłoga jest zajęta, musisz gdzieś indziej. O Jezu. Jak się podoba idea rozwieszania transparentów z herbem rosyjskich klubów na trybunach? Oj, Mietek, to nie, Rosjanie jest zły. Prywatnymi znajomościami
To są wszystko prywatne znajomości. Nie co, tak, ale przecież... Kolegować, bo jest wojna, bo przecież nie zabronię koledze wywiesić herbu rosyjskiego klubu. Jakim bym wtedy bym był przyjacielem? Mnie tego, ale ty nie znasz, może CSKA jest bardzo antyputin i w ogóle to srają Putinowi na wycieraczkę. Ty, jak się nie znasz pikniku, to mógłby się nie wypowiadać, co? Tak jest, ja myślę, że całe CSKA to tylko po prostu pod Kremlem jeden wielki dół wykopuje. Oni wysadzają te linie kolejowe, żeby na front nie dojeżdżały amunicja i cała reszta. No to nie, znaczy może ja się nie znam na tych, ja nie rozumiem tych polskich zgód kibicowskich, ale to już, dla mnie to już jest, ja sorry, dla mnie to przekroczone, nie wiem, ja się nie orientuję, ale jeżeli głupota miałaby flagę, to zobaczyliśmy ją właśnie na tamtym sektorze Widzewa. No mnie naprawdę było przykro jako Widzewakowi widzieć to, że ostatnio byłem u Bartka z Tindow programy i on tak zauważył, że nas nie lubią w tej ekstraklasie. Nas kibiców Widzewa i jest później derby i jest flaga CSKA Moskwa. No niestety, ale to jako... nie buduje dobrego wizerunku. Dobrze, że żaden Rosjanin nie gra w Widzewie, no bo pewnie ktoś tam z CSKA mógł się pojawić i jeszcze by go wulgarnie lżył po rosyjsku. To by było naprawdę okej. Tak, ale słuchajcie, bo Jakobka pisze, że nie, no to straszna zbrodnia, że powiesili herb CSKA XD. Nie wiem, jakby to wytłumaczyć w sumie. Nie tłumacz, bo to i tak nie ma żadnego absolutnie sensu. No to wiesz, to jak tłumaczenie, nie wiem, kibicom UKS-u, że ich transfery były zimą złe, no. Że powinni wziąć młodych chłopaków ze swojej drugiej drużyny. No nie wytłumaczysz. Jestem Paweł, pisze, że może to była ironiczna flaga. Może tak. A poza tym ta flaga była wyrwana z kontekstu. Słuchaj, tam był wielki napis CSKA, a na dole małymi literami jest złe i po prostu nie znasz tej flagi i teraz chcesz tutaj robić aferę. PS, to prawda. Dobra, panowie, pół godziny o spadku jest was z naszych widzów 1000 ponad, więc trzeba zająć się meczami, które miały jakąś zawartość piłkarską. Jest to mecz oczywiście z udziałem Puszczy Niepołomice, która na salce gimnastycznej w Skierniewicach przygotowała zajebiste rozegranie stałego fragmentu gry, strzeliła sobie gola, a Legia Warszawa, no tak, może przygotowuje się do ściągnięcia Sebastiana Kowalczyka z Houston, ale wciąż nie jest w stanie wygrać w całym sezonie choćby jednego meczu z Puszczą Niepołomice. Zabrzmiałeś, jakbyś krytykował Legię, a Maciej Rosołek powiedział, nie był to słaby mecz, nie uważam, żeby był zły, nie ma jakiegoś smutku i załamania, bo odrobiliśmy do lidera jeden punkt, to oczywiście śmiejąc się, ale Legia odrobiła punkt do lidera, Maciej Rosołek powiedział prawdę. Ale ja też widziałem, wiecie co, cytat Macieja Rosołka dla Dookoła Piłki blogspot.com i tam jest, no jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku, jest git, pozdrawiam całą Warszawę, dobrych chłopaków i niech to się trzyma, dobry przekaz leci. Tak Maciej Rosołek też powiedział. Moim zdaniem branie na wywiad Macieja Rosołka to był największy błąd ever, bo no, chłop był w ekstazie, on był w szale uniesienia. Że on strzelił bramkę pierwszy raz od czasów Grunwaldu. No to co on miał powiedzieć? No a to chodziło o to, on siebie ocenił, swoje wewnętrzne emocje i to, że wreszcie się przełamał, że strzelił ważną bramkę i tak dalej. No to no, zdurna gada, no, ale to nie jego wina, że go wzięli do wywiadu. No. Wzięliby jakiegoś wszołka, to by powiedział, że nie wiem, Oliver Zych to jest najlepszy bramkarz w historii tej ligi i to byłaby prawda. Tak jest. To jest. Znaczy nie, bo jest korespondencyjny pojedynek między nim a Kochalskim. Także to jeszcze musimy ustalić gremialnie. Ale z drugiej strony zobaczcie, gdyby nie awantura na jarmarku pod Krakowem, gdzie by była teraz Puszcza Niepołomice? Zobaczcie, jak piłkarscy bogowie napisali scenariusz po prostu. Ja ci powiem, gdzie by była. Tam, gdzie Hiszpan z trybun chowa Sagradę Familię, wchodząc na stadion UKS-u. Nie, no nie ironicznie. Myślę, że mieliby trochę punktów mniej, jakby nie ten Zych, bo Kevin Kołar był wyraźnie gorszym bramkarzem. Wyraźnie gorszym. No, ja bym powiedział, że tak z dwa levele niżej był i tak naprawdę no, największą robotę robił tym, że był młody
i w barażach zrobił asystę. No to było wszystko, to były wszystkie jego argumenty, jeżeli chodzi o bronienie. I zobaczcie, że gdyby wójt tej gminy nie wpadł na pomysł, że trzeba tak, disco polo, karuzele, watę cukrową, kiełbę z grilla i piwo zrobić i zebrać ludzi i tam by nie doszło do awantury i Kevin Komar nie połamałby jakiemuś chłopakowi szczęki, to po prostu Puszcza miałaby trochę mniej punktów, czyli tyle co Ruch Chorzów mniej więcej, już by się dawno pożegnała z tą ligą. A tu proszę bardzo, to jest cały czas pod prądem klub, który jest w gazie. Ja lubię, jak są te parady bramkarzy, gdzie w sumie typ został trafiony z 3 metrów i wszyscy mówią, ale fantastyczna parada, a typ dostał po prostu kleksa na twarz, tak, piłką. A tutaj interwencja w Szołka, no to rzeczywiście było ustawienie, był kunszt, było wszystko, to było genialne. Ja myślę, że większość bramkarzy by już na dupie siedziało przed tym strzałem, a on został, kurde, to też trzeba mieć no wyczucie, nie? Że trzeba jednak zostać. No i dzięki temu mógł tam o parę centymetrów tą stopę przesunąć i wyciągnąć. Tam wszyscy widziałem na Twitterze, że w Szołka krytykowano, a moim zdaniem, no dobra, mógł strzelić trochę lepiej, ale nie zachował się jakoś. Źle by się zachował, jakby, nie wiem, nie trafił w piłkę, strzelił w obok, zrobił, a on uderzył światło bramki i to tak nieprzyjemnie dla bramkarza, bo na tą stronę, na której już ciężar ciała Komara, Dzycha nie powinien być. On mimo wszystko to odbił. No i plus ma ten klej w rękach. To, że on łapie piłki, które są piąstkowane czy tam parowane przez większość bramkarzy w Ekstraklasie, jest tylko dziwu. Żeby ten Zych został w Polsce, nie? Bo jak on ma wrócić grzać ławkę w U13 Aston Villa czy coś, to nie ma sensu. Niech oni go tu zostawią. Dobrze jest, dobrze się kręci, więc żadnego powrotu. Zbieramy właśnie rodaków, w 50 będziemy stać pod kanałem La Manche i będziemy blokować ten powrót Zycha do Anglii. Tom Kappel jeszcze pisze, bo widzę, że dotarł do kolejnego cytatu z Macieja Rosołka. Życie jest wpyte, pracuję z Josue, ciągnę kablówkę za darmo i jest kurwa wpyte. Rozgadał się Maciej Rosołek po tym meczu, aż 3 wywiadów udzielił, więc widać, że faktycznie ten gol mocno go ożywił. Legia Warszawa zagrała fajną drugą połowę w Norwegii, ale generalnie mam wrażenie, że to nie jest najlepszy start Legii Warszawa. Takie skromne zwycięstwo w Chorzowie, okej, okay, tam było jeszcze okazji na więcej, ale w mordę w czwartek remis z Puszczą. I jak tak sobie człowiek popatrzy na tabelę, to nie robi się jakoś tam najlepiej. Ja wiem, że tam jest ścisk, ale Legia... No, miała możliwości ku temu, żeby być realnie dużo wyżej. Ale odrobiła punkt do lidera. Jest pyta. I wykluczyła Cholewiaka prawdopodobnie do końca sezonu. Właśnie czytam, że Cholewiak ponoć ma połamany cały łeb. To jest z oficjalnego komunikatu. Złamanie kości twarzy, czaszki, czeka go operacja co najmniej 2 miesiące poza grą. Tak więc gratuluję tu Burchowi. To jego najbardziej spektakularna interwencja prawdopodobnie. Ja wczoraj czytałem opinię, żeby czas zwolnić Jacka Zielińskiego. To ale nie skakuj. Tygodnie po najlepszym oknie transferowym w historii. Ale Dziedzic niedługo będzie wolny, no to może wezmą sobie go do Legii i on nim tam skonstruuje ekipkę. Znaczy no to przerażające trochę jest to, że przed sezonem i nas prowadzano tych obrońców, a i tak grasz z Jędrzejczykiem, który ci musi w ogóle zabezpieczać tyły. Środek pola no jest słabszy niż przed sezonem, taka jest prawda, patrząc na to, co się dzieje. Ten Morishita niby miał być jakimś takim game changerem. No coś tam chłop gra, ale to jest takie trochę, nie wiem, no takie ładne kiwanie się, z którego niewiele nic wynika i to spuszczą mnie połomice. No, tak to jest na zasadzie... No, mam umiejętności techniczne, tylko trochę z nich nie za wiele wynika. No i przede wszystkim jakby sobie policzyć, kiedy ostatni raz napastnik Legii strzelił bramkę, no to jest Rosołek, a potem jak będziemy szukać, kiedy Kramer, kiedy Gual, jeszcze Gual z Ruchem, ale Kramer, Pekhard, no to dawno temu. I tak trochę nie ma tego napastnika numer jeden, bo tu jest raz Pekhard, raz Kramer, tu Gual wejdzie, tu Rosołkiem się ratujesz. Tak z tym przodem to tak niby nazwiskowo fajnie, ale generalnie tam chyba nie ma. Jak wychodzi ten minimalizm Legii Warszawa, jak jesteś Legią Warszawa i masz ambicje, to kupujesz, nie wiem, króla strzelców Ekstraklasy.
Albo sprowadzasz go za darmo nawet. Żeby mieć spokój, jeśli chodzi o postrzelanie goli. No ale tylko tak naprawdę, że Guala nie wystawiają, ja mówię to od dawna, nie wystawiają na jego nominalnej pozycji, czyli na środku. Zawsze gdzieś trochę z boku musi grać. Zobacz, w tym meczu on wszedł za Kapustkę. Czy Kapustka jest nominalnym takim napastnikiem, który czeka w polu karnym, czy jakimś dogrywającym? No a jak z Guala zrobili dogrywającego, no to mają skuteczność dogrywającego. Jedna bramka raz na pół roku. Michał Rączka na Twitterze to policzył. Napastnicy Legii w tym sezonie w Ekstraklasie. Pekart, ostatni gol we wrześniu. Rosołek, jeden gol w tym sezonie. Gual strzela tylko Ruchowi. Kramer, jeden gol z gry na 1-3 ze Stalą Mielec. No, nie wygląda to imponująco. To napastnicy Rakowa w jeden mecz strzeli dwa gole. Jeszcze Cernat miał asystę. Tylko że Legia też ma taki problem, że oni grają w tej lidze konferencji. I tam jest po prostu wesoły futbol, nikt się Legii nie boi, co pokazało Molde. Jak strzeliło te trzy bramki, to uznali, że w ogóle się tej Legii nie boją i w drugiej połowie zrobili po prostu zaproszenie do zabawy. A jak przychodzi Ekstraklasa, to kto by na tą Legię nie wchodził? Przeważnie tak no, ustawia się jednak z tyłu. Nawet jak Śląski ich tam wygrzmocił solidnie, no to operowali na kontrach, nie? A to zawsze jest problem, jak jesteś drużyną z Ekstraklasy i musisz grać przeciwko komuś, kto bazuje na kontrach, bo drużyny z Ekstraklasy są przeważnie zbyt słabe na to, żeby przeprowadzić atak pozycyjny. I taka puszcza se wlazła w drugiej połowie w 11, jakby mogli, to by w 15 weszli w to pole karne. No i są znała, dobra, albo się uda przeczekać, albo nie. I w połowie ten plan się udał. I stąd też się bierze chyba indolencja trochę. Biednych napastników Legii, którzy by chcieli, ale po prostu nie mogą, bo obrońcy bronią i oni nie mogą. Bo... Słuchaj, a myślę, że Runajić przed meczem z Puszczą powiedział: słuchajcie panowie, bo my idziemy na otwartą wymianę ciosów. Puszcza, wiemy, że w spotkaniu z nami stałe fragmenty gry to będzie grała po ziemi, do siebie, żeby nas rozpykać. I w ogóle jak wyjdą dwójką obrońców, to będzie maks, bo oni ustawią się czwórką z przodu, wysoki pressing na nas założą. Czy wszyscy wiedzieli, że to tak będzie? Że panowie, jak jest stały fragment gry, to jest piękne, ja uwielbiam to w Przepuszczy, bo oni mają tak stały fragment gry mniej więcej na środku boiska i już tam chłopy jak dęby idą pod pole karne i grają tą lagunię na pole karne. No i taka jest filozofia i tak Puszcza gra. No więc, no sorry, no ale trochę od tego jest trener, żeby wiedzieć, że tak będzie i przygotować jakoś ten zespół. Ja się na trenowaniu nie znam, ja tylko mogę obrażać trenerów, ale no chyba można wpaść na taki genialny pomysł, że tak będzie. No ale wiesz, wielkim fanem jak jest rzut z autu gdzieś tam, no że właśnie piłka wyszła pod chorągiewką narożną przy bramce Puszczy i Wojciech Hajda już biegnie. On już się rozgrzewa, biceps, bareczki, trochę dwie pompeczki jeszcze zrobi, żeby napchać trochę klatę i rzuca 70 metrów. Jestem ciekaw, kiedy Puszcza opracuje wznowienie gry z rzutu sędziowskiego, bo na to chyba jeszcze nie mają metody, a zdarzają się takie sytuacje w meczu, więc to jest jeszcze mają. Jest też ten problem, że Wojciech Hajda ma być wypożyczony do przerzucania mostów pontonowych przez rzeki. Wojciech Hajda rzucał piłeczką palantową w podstawówce i był na czwartkach lekkoatletycznych na finale w Warszawie. A mi się wydaje, Damian, że oni mają, bo oni w Skierniewicach właśnie ponoć tam pojechali specjalnie po to, żeby trenować wznowienie poczucia sędziowskie. W sali gimnastycznej w Skierniewicach, tam to się odbyło. Tak. Ale WF był i mieli tylko pół sali. Więc musieli grać w unihokeja. I bandami, że tak ławkę przewracali na bok, żeby robiła za bandę. Tak, tak. Ja myślę, że oni w ogóle grali bez autów. Tak, w ogóle. Wiecie co? Ale w ogóle weź pyta, i myślę, że to jest ważne pytanie. Co myślicie o firmowym zagraniu Guala, czyli nawinąć obrońcę jednym ruchem, a drugim pierdolnąć mu piłką w jaja? Johnny Cage styl. Tak, no nie jest to głupie. W sensie i masz udany dribbling i eliminujesz gościa. Każdy z nas pewnie kiedyś dostał piłką w jaja i to nie jest najprzyjemniejsza rzecz. Także, nie wiem, jedziesz pociągiem, patrzysz się w okno i sobie myślisz, a bym dostał w jaja piłką, kurde. Tego mi brakuje teraz. Więc Mark Gual ma jakąś metodę. Poza tym ja lubię Marka Guala, bo on się zawsze uśmiecha, jak spieprzy coś. W sensie
Brakuje nam takich ludzi. Czyli dużo się w tym sezonie śmieje. On się głównie śmieje w tym sezonie. To jest wesołek. Obok Rumaka najbardziej uśmiechnięta osoba w Ekstraklasie. I dobrze, śmiech jest potrzebny. Tak ja powiedziałem, w tym kraju nam brakuje ludzi uśmiechniętych. Tom Kappel, Maria Andrzejczyk nową członkinią sztabu szkoleniowego Puszczy. To by było dobre. Albo Anita Włodarczyk mówi, Wojtek, tu musisz bardziej z pleców. Siła idzie tu z kapturów tutaj. No, czy co, w sumie to udany sezon Guala, bo się dużo uśmiecha, a człowiek powinien mieć się dużo uśmiechać. Bardzo się cieszę z tej refleksji. Słuchaj, bramek to on se nastrzelał w zeszłym sezonie, to tak już jest. Nie potrzebuje. Dokładnie. A uśmiech jest absolutnie bezcenny. Czy on wie, że ostatnio jak ktoś obronił tytuł Króla Strzelców w Ekstraklasie, to było w roku... Tomasz Moskała to był. Tak? Nie, Tomasz Moskała nigdy nie był królem strzelców. Ale był blisko. Kto mógł to być? Marcin Robak? Nie, bo tam była przerwa między... A ktoś z Wisły? Czy oni się zamieniali Żurawski-Frankowski? A Brożek? Panowie. No w każdym razie dawno, więc Gładze zobaczył i uznał, nie da się tego zrobić i po prostu nie ma co się starać, bo i tak nie obronię i tak i nie będę się starał i będę próbował alternatywnych rozwiązań. Piotr Zieliński obronił Króla Strzelców Zielińskich, jak grali sobie w Wigilię po prostu z bratem na pokoje. To wtedy to Piotr Zieliński dużo broni. Damian, tu będzie taki szczególny nowy kącik w uniwersum Ekstraklasy, jak znajdziesz coś, wymyśliliśmy go z Julkiem, ja przygotowałem nawet grafikę, będziemy mieli taki nową rzecz w uniwersum. Będzie analiza? Tak. Tak, będzie analiza. A czy, bo tutaj musi włączyć chyba Kinga tą grafikę. To jeśli, chyba że teraz, tak? Bo omawiamy ten mecz, z którego jest analiza. No tak, to teraz Kingo, jeśli możemy cię prosić, pozwolisz Julku, że najpierw powiem jakąś swoją refleksję, później śmiało też powiedz, co ty widzisz na tym grafie. Jest, zobaczcie sobie teraz, tutaj mamy ten wycinek. Josue jest tutaj przy piłce i gdyby uderzył z całej pety, z Kajora w okienko, to by wpadła bramka dla Legii Warszawa i Legia by wtedy szybciej odrobiła. Co ważne, tam jest zaznaczone okienko i zaznaczona jest też chorągiewka, żeby nie pomylić, żeby nie strzelał w chorągiewkę z całej pety, tylko tam właśnie okienko. I są zaznaczeni piłkarze Legii, że oni są, ale żeby tam nie kopać do nich z całej pety, tylko właśnie w to okienko. Julku, czy chciałbyś jakoś uzupełnić ten graf, tę analizę? Tak, no myślę, że bardzo trafna analiza Leszku tego zagrania, bo słuchajcie, co się na meczu było? Co zrobił Josue? Otóż nie walnął z Kajora z całej pety w okienko, tylko jakieś tam podania robił. I powiedzcie mi, jak to się skończyło. No nie strzeliła ta Legia, a tu Leszek ładnie narysował, że jak z całej pety w okienko walnął, ale tak z całej pety w okienko, to by gdzieś tego nie złapał. I dobrze, że zaznaczyłeś tutaj na czerwono piłkarzy Legii Warszawa, no bo to wiadomo, że niebieski i biały to są bardzo podobne kolory, więc tutaj też dla naszej publiczności, żeby wszystko wiedzieli. No i też chorągiewka bardzo dobrze zaznaczona, żeby było wiadomo, że... Bo to się myli czasem piłkarzom Ekstraklasy, chorągiewka z tym okienkiem, oni z całej pety kopią w chorągiewkę. To jest w ogóle ta akcja, po której właśnie była sytuacja w Szołka i Josue jakieś FIFA Rafa, podania, a to trzeba strzelać z całej pety w okienko i wtedy wygrywasz mecze. No ja nie rozumiem, taki niby dobry piłkarz, a nie wie takich podstaw. Tak. No i dwa... Ja bym jeszcze, przepraszam, dodał, że gdyby to było, gdyby się udało, to by był gol i by było 1-1. I by jeszcze 25 minut było, żeby to zrobić. No właśnie. A nie zrobili. Dlaczego tego nie zrobili? Czyli możemy się połączyć z Josue i zapytać go, dlaczego? Dlaczego tu nie było strzału z całej pety? Dlaczego? Mało tego, gdyby ten strzał był odpowiednio mocny i celny, to Zych by go nie obronił. No, słuchaj, jak ktoś wali z całej pety w okienko, to nie ma takiego bramkarza, co by to obronił. Tam by De Gea stał po prostu z Andrzejem Woźniakiem na tej bramce i by nie obronili. I to tym Andrzejem Woźniakiem, co w Paryżu bronił. Dziwne. No dziwne, że się na to nie zdecydował. Postanowił skomplikować sobie życie. Sobie i kolegom. No i całej Legii. I może ten strzał z całej pety w okienko, którego nie było, to może się potem odbić nawet na końcowym tytule Legii Warszawa. Zip Squad Elo pyta naszą konkurencję. Macie to w meczetykach czy tam w kanale sportowym takie analizy, że z całej pety się lepiej strzela niż jakieś kurde wcinki?
Właśnie. A Golem dopytuje posiadacza UEFA Chłopski Rozum, ile kosztuje taka analiza? Bo to, ja mam wrażenie, że to można naprawdę, raz, że sprzęt sporo kosztuje, a dwa, że moglibyśmy na tym zarabiać. Słuchaj, ja jestem otwarty na współpracę z klubami ekstraklasy, zwłaszcza te kluby, które mają trenerów komputerowców. Ja mogę przyjechać ze swoimi, wziąć nawet każdy klub na tapet i zrobić takie analizy. Ale jest pierwszy komentarz, który jest moim zdaniem dobrą polemiką. Żaku pisze, że ale z Kajora boli i byłoby ała, ała, ała. No faktycznie, to jest... Wiesz co, jak strzelisz bramkę, to masz taki wystrzał adrenaliny, że nawet by tego nie poczuł. Ale ja kiedyś sobie wybiłem ten duży palec w stopie i nie można grać długo wtedy, bo to strasznie długo się goi. A pamiętasz bramkę Ronaldinho z Chelsea? Co zrobił Ronaldinho? Czy, przepraszam, bardzo podawał, czy z całej pety walnął z Kajora? Ale Ronaldinho se ubierał na te duże palce te naparstki takie do szycia zawsze. Ale to nikomu nie zabraniamy w Ekstraklasie zakładać naparstki. No zabraniamy, bo sędziowie sprawdzają buty przed meczem w Ekstraklasie. No ale nie w środku. Sprawdzają, macają po palcach w tunelu, nie widzisz tego. Josue, show me your naparsteks from duży palec. Show me. Marcinek przyniósł z zachodu te metody. I tutaj wpaja innym teraz. I dodajmy, że od tej pory analiza tutaj takiej sytuacji wybranej z jednego meczu stanie się stałym punktem programu. Zrobimy dżingiel jeszcze, myślę, że na przyszły. Ja mogę zrobić. Mam no to super. Czekamy. Znaczy ja będę na żywo robił, bo ja jestem improwizatorem, jeśli chodzi o... Ej, miał być flet dzisiaj, bandyto. Gdzie jest flet? Musiałbym przeszukiwać, zapomniałem, zabawki od córki musiałbym przeszukać, kosz, gdzieś tam jest. Ale nie chcecie tego, już lepszy z keyboard. Seanso de la Vega pyta, czy sędzia myć to stópkarz. Tak, lubi stopy myć. Sędzia myć znany stópkarz. Co do tej Legii jeszcze? Kurde, zastanawiam się co do tej Legii, no. Myślałem, że masz coś do powiedzenia. Tak. Nie, no w sensie zastanawiam się nad tym losem Legii, bo wczoraj Samuel Szczygielski z Meczyków poinformował, że Legia, scouting Legii odkrył piłkarza. Nikt w Polsce go nie widział. A, chyba wiem, bo to Polak. Sebastian Kowalczyk, którego... Kiedyś, Kosta Runiejc kiedyś go widział w Szczecinie. Może zagrał u niego kilkadziesiąt meczów, może, ale kiedyś go widział i Legia zainteresowała się tym piłkarzem. Jakoś tydzień po odejściu Mucziego już nikogo nie mogli znaleźć i Kosta tak przychodzi i mówi, kurde, dajcie mi chociaż do Seby zadzwonić. Seba, dobry chłopak, może przyjedzie. Bo jak wy nic nie możecie znaleźć, to ja zadzwonię do Seby. To jest scouting imienia Sisiego, czyli transfer Jana Urbana w Lechu Poznań. Jan Urban kojarzył typa z Hiszpanii. Problem był taki, że typ grał ostatnio w drugiej lidze koreańskiej i było wątpliwe, żeby Lech ze swoim analitycznym, scoutingowym podejściem uważnie przyglądał się drugiej lidze koreańskiej. Ale Jan Urban powiedział, ja znam typa. On da radę, a potem nie dał. Słuchajcie, chcecie mi powiedzieć, że Sebastian Kowalczyk nie zrobił kariery w dużej lidze zagranicznej? Nie. No już nie przesadzajmy z tą dużą ligą. Jakieś... No, ale nie, ja myślę, że to będzie przystanek dla niego i to po prostu, że Sebastian Kowalczyk wyjedzie i zrobi wielką karierę zagraniczną. Według Transfermarktu Sebastian Kowalczyk w tym sezonie w lidze MLS rozegrał, tylko żebym się nie pomylił, 9 meczów. 9 meczów w MLS. Strzelił 0 goli i zaliczył jedną asystę. Czy całych? Nie. Złożyło się to na 358 minut. To nie całe. No. 2 minuty z Colorado, oni wygrali 5-1, Kowalczyk tam najmocniej zagrzewał do boju, więc ja bym jednak tutaj tak był troszeczkę do niego wyrozumiały. Ja widziałem, jak on zagrzewał do boju. W ramach nagrody wszedł na całe 2 minuty w tym meczu. Może tak mocno zagrzewał, że po prostu czasem wchodził na boisko i mu to zaliczyli. Nie, my tu śmychy, ale Legia Warszawa aktualnie ma jako jednego ze swoich rozgrywających Augustyniaka. I ja temu piłkarzowi charakteru nie odmówię i nawet strzał ma zza pola karnego i zdarzy mu się bramkę strzelić. No ale ja nie wiem, czy to jest taki rozgrywający na poziom Legii Warszawa, przynajmniej w teorii. Więc
Nie zmieni tutaj sytuacji, bo to raczej skrzydełko, nie? Podoba mi się jak kibice Legii, że tam no sprzedajemy Muciego za 10 milionów euro, tylko trzeba teraz kogoś ściągnąć. I już się zaczęły pojawiać takie tezy, że najlepiej jakiegoś takiego wonderkida z Chorwacji. Także za 2 miliony euro i że on zagra półtora sezonu i go sprzedamy za 14. Może jednak wezwać Strzałka ze Stali Mielec i żeby on tam się odnalazł, nasz diamencik tutaj, wychowanek, budujemy chłopaków, pokazujemy drogę z Mazura Karczew do Ekstraklasy, czy tam z innego Radomia. I co? I kończy się na, być może skończy się na wypożyczeniu Sebastiana Kowalczyka, który to popadł w taką ligową przeciętność w Ekstraklasie, ostatecznie wyjechał i kariery póki co nie zrobił w MLS, ale bardzo mi się podoba ta... Ja tylko mam nadzieję, że to nie jest jeden do jednego, że wypożyczenie Kowalczyka to też 10 milionów euro, bo to byłby taki średni deal dla Legii. Nie, coś sobie zostawią. Tak. 9 milionów 800. Tak, no. No ale to z twojego tonu głosu widzę wielkie powątpiewanie w Quendrima Zybę. Czy chcesz mi powiedzieć, że Quendrim Zyba to nie jest odpowiedź na wszystkie problemy Legii Warszawa w środku pola? Chyba nie. Z tym Bolde naprawdę słabo zagrał, także wejście już miał dobre. No jeszcze to jest przerażające, że jest duża szansa, że to Molde oni przejdą. Bo tam jedynkę u siebie na Łazienkowskiej to myślę, że na lajcie powinni zrobić, co oznacza, że dalej będą grali w europejskich pucharach. A wszyscy wiemy, jak to się łączy z ligą. No zresztą ten mecz to pokazuje. Nie jest tak, że obecnie w Legii pozycja skrzydłowy łamane przez wahadłowy to jest najmniejszy problem. No bo tam bardziej bym widział jednak, nie wiem, żeby kogoś kupić właśnie z tego Slisza, ewentualnie do obrony kogoś może. A tak, nie wiem, czy ten Sebastian Kowalczyk, jaki problem miałby rozwiązać Sebastian Kowalczyk? Zawsze tam, jak był Kowalczyk, to dobrze grał. Ja powiem, że właśnie moim zdaniem na wahadłach jest tutaj duży problem, bo sprowadzili sobie Japończyka, co jest śmieszny, ma dobre social media i w ogóle pokazuje technikę, tak moją ulubioną technikę, technika bezużytkowa, czyli kiwasz dla zasady kiwania i absolutnie nic z tego nie wynika, a porządny pracuś Patryk Kun jest, przepraszam bardzo, bo ma gorszego Instagrama i nie opowiada takich śmiesznych żartów, musi być na rezerwie. Julek, jesteś ewidentnie tutaj nieobiektywny, bo widać, że jadasz makowca z Patrykiem Kunem od ponad pół roku. Morishita nie był zły i miał raz dribbling, co po którym podał i prawie wpadło. I tam nawet analizowali, czy był karny, więc raz kiwnął i coś z tego wynikło. I miał też strzały. A wiesz, co Patryk Kun zrobił? Bramkę, dwie. No, czasem tak się zdarzy, że jeden pomoże przy golu, a inny nie. No. Partnerem naszego kanału jest Superbet, przypominamy. A jeszcze teraz jest w ogóle promka, bo gadamy o Legii, a na czwartek jest promka na Superbecie i też tak Kanał Plus. Więcej informacji w opisie, ale generalnie chodzi o to, że możecie zgarnąć Freebeta. Tam jest z tego Freebeta 300 i Kanał Plus za darmo na 3 miesiące, a 3 miesiące jak teraz się wygra, to już marzec, kwiecień, maj, to ligę sobie do końca obejrzycie, a to już dużo. W sensie oglądanie tej ligi to jest dużo. Więc generalnie info o tym macie u nas w opisie, bo tam więcej na ten temat. Pamiętajcie o tym, żeby grać odpowiedzialnie. I jedziemy teraz do Lubina, gdzie jest potwornie rozsierdzony Waldemar Fornalik. Wynik meczu Zagłębia Lublin z Krakowią nie jest istotny, ale co zrobił sędzia Kos, że tak wkurwił Waldemara Fornalika, że po pierwsze został wyrzucony na trybunę, a po drugie na konferencji prasowej, no sala konferencyjna przeszła demolkę, a Waldemar Fornalik zaczyna węszyć spisek, że zagrał czy poprowadził w Ekstraklasie ponad 500 meczów i został wyrzucony tylko dwa razy i dwa razy przez sędziego Kosa. Czy Waldemar Fornalik sprzedał jakąś popsutą płytę na peceta Damianowi Kosowi, a mówił, że oryginalna w pudełku? O co tam chodzi? Co zrobił sędzia Kos, że Waldemar Fornalik chce niemal się z nim bić?
Sędzia Kos ma korzenie po prostu w Krakowie, jak samo nazwisko wskazuje. Kos od Kosa i był nieobiektywny. Ja myślę, tak że być? Po prostu oni nigdy w życiu nie zjedli wspólnie makowca. Nawet przy Wielkanocy. Był okres wielkanocny, makowce wszyscy jedli, a oni zamiast usiąść do stołu i zjeść, herbaty się napić, to nie. No. Bardzo ja dobry. Myślę, że któraś z nich jest na pewno prawidłowa. Jeszcze jest taka teoria, że Szymon Marciniak opłaca innych sędziów w Ekstraklasie, żeby oni źle sędziowali, żeby on zachował status top po prostu sędziego polskiego. Jego stać na to, bo on jeździ na jakieś takie różne konferencje dla bogatych ludzi i tam no, musi być bogaty, żeby na nich być. Więc też jest to jakiś pomysł. Na przykład jak ja bym miał pieniądze, dużo, to bym płacił na przykład meczykom, żeby gadali głupoty jakieś, żebyśmy my wychodzili na tutaj mądrzejszych. Ale nie mam pieniędzy tak, by wydawać na takie cele, więc tego nie robię, ale może Szymon Marciniak ma. Jest to jakiś pomysł biznesowy. Któryś z komików kiedyś powiedział, że jakby miał bardzo dużo pieniędzy, to kupiłby wszystkie spodnie na świecie. Chyba nikt nie może już kupić spodni, on kupił wszystkie i koniec, rewolucja. To mi się podoba. Myślę, że Waldemar Fornalik wykupiłby wszystkie kosy. To jest śmieszne, dopóki sobie nie pomyślimy, że takie Nestle na przykład by chciało tak zrobić z wodą. Mhm. Jakby się dało, to by to zrobili. Więc. Znaczy, ja uważam, że sędzia Fornalik tutaj przesadza, no bo trzeba też docenić świetną pracę liniowego w tym meczu. To jak gwizdnął tam spalonego, to jest po prostu legenda. Taki był. Taki. No minimalny, no dwóch typów, parę metrów. Jeszcze jak słusznie zauważyli wczoraj chłopaki w Lidze Minus, że dzisiaj liniowi to w sumie nic nie robią. Czekają, aż VAR pokaże, czy jest spalony, a tu typ z całą pewnością, a w dupie z tym VAR-em. Buch szlaban! Nie, no nie wierzę, naprawdę taka typowa mijanka, nie? 17 obrońców było tam, biegali w różne miejsca, w różnych kierunkach, no i wbiegł ten Chodyna, no tam trudno było zauważyć, że nie było spalonego. Jeszcze oni we dwóch tak stanęli, ci obrońcy Krakowi, a dwóch jak stanie za sobą, to w sumie masz takie złudzenie optyczne. No nie było łatwo dostrzec tego spalonego, właśnie braku spalonego. Ale w ogóle czat już nam odpowiada, dlaczego sędzia Kos tak jest znienawidzony przez Waldemara Fornalika i San Sean, no dajcie sobie prostrzenniki, bo ten jest za trudny. Sędzia nie pozwalał Fornalikowi wysysać krwi z rezerwowych, to jest bardzo dobry pomysł. A Aluś pisze, podobno sędzia Kos podniósł z murawy 5 zł, które on, chciwy Fornalik, w tej samej chwili zauważył. Jeszcze pewnie tak butem przycisnął. Nie, tu nie ma żadnego 5 zł, tu nic, nigdy nie było pieniędzy. I czeka, jeszcze aż Fornalik sobie pójdzie. Fan widoku z okna Michała Pola, albo Fornalik nie lubił czterech pancernych, a tam był Kos. To też jest dobra propozycja. Jest też film w kinach taki teraz, ale nie widziałem. A podobno dobry. Ja też jeszcze nie widziałem, ale podobno dobry. Co jest jeszcze przerażające? Na przykład gra Zagłębia Lubin też jest przerażająca i zagrali najgorszą połowę od dawna i strzelili bramkę. I graj sobie teraz w tą piłkę nożną. Na co to ta Krakowia się starała przez te 45 minut? Wszystko jak krew w piach. Tak, Zagłębie jest takie dosyć, powiem, no to jest wiadomo. Typowaliśmy chyba, Julek, ty też, czarny koń. Wiemy, co się dzieje, jak któryś z nas typuje, że to będzie czarny koń sezonu. Czarny koń też samej szatni Zagłębia, to moim zdaniem Michał Nalepa, Filip Trokielewicz to fajnie zebrał. Nalepa highlights, jesienny mecz z Krakowią, udział przy chyba wszystkich traconych bramkach, czerwona kartka ze Stalą, występ w przegranym 0-5 meczu z Rakowem, sprokurowany rzut karny w domowym meczu z Krakowią, także no kozak. Chyba nie jestem uprawomocniony do informowania o tym, ale myślę, że bolałoby to kibiców Zagłębia jeszcze bardziej, gdyby zobaczyli umowę, jaką Michał Nalepa ma podpisaną z Zagłębiem. Bolałoby bardzo, drodzy widzowie. Tak, on dostaje za to pieniądze. Chcesz powiedzieć, że Zagłębiu Lubin jest jakiś przepłacony zawodnik? Nie. Nie, no przecież DNA KGHM Zagłębiu Lubin to jest
płacenie odpowiednio do umiejętności, a piłkarze zbierają pieniądze z wyników, a nie z polskiej miedzi i z koparli w Sierra Leone złota, którą sobie KGHM musiał kupić, żeby opłacić kontrakt na Lepy. Jest super, bo jest jeszcze tak, Buric, bardzo przyzwoity w ogóle mecz, a pan, który zgarnia więcej niż Exposito, to nawet na ławie nie siedzi, bo ma nieskończoną liczbę kar, jeżeli chodzi o mecze. Nie, no w ogóle dlatego jak patrzę na ten projekt Zagłębia Lubin, to mnie szlak jasny trafia, ja już nie chcę na nich patrzeć, bo to ani piłkarsko się nie broni, wiesz, że są przepłaceni przez spółkę Skarbu Państwa, no i po co to wszystko? No i najgorsze jest to, że to by się przynajmniej skończyło jakąś wesołą tragedią, gdyby nie to, że Makuch i Kalman, to już jest z powrotem ten Makuch i Kalman, których wszyscy kochamy, lubimy, szanujemy, to jest ten styl gry, na który wszyscy czekaliśmy. Chłopy naprawdę zagrały znowu, to grali przez całą rundę. Jeden wyskok z Radomiakiem, aczkolwiek ten sezon pokazuje, że na Radomiaku no to wszyscy już będą strzelali bramki. Tam w ogóle nawet ten Fabian Piasecki prawdopodobnie strzeli, ale dramat, no, dramat tej Krakowi z przodu, bo byli lepszym klubem, no ale co z tego, no jak masz taki duet. Masz dwóch napastników dobrze grających tyłem do bramki. Szkoda, że tyłem do bramki, jak stoisz, to ciężko strzelić gola, bo lepiej jak widzisz tam, co się dzieje, jak jesteś przodem. Ale pracowali dla drużyny przynajmniej. A jeszcze dodam do tego wszystkiego pana Rokoczego, który jeszcze z podań tyle o ile, ale jak on się zbierał do jakiegokolwiek strzału, to tak już po 10 ja mówię, chłopie, ja na miejscu trenera Zielińskiego mu dał zakaz oddawania strzałów. Bo takie dramaty, co on robił, tam nie wiem ile strzałów oddał, żaden nie doleciał nawet do bramki, bo to walił gdzieś po tych obrońcach albo gdzieś w kosmos. Ale to jest dlatego, że on potrafi uderzyć. No tak. To jest, wiecie, jak Ariel Borysiuk strzelił raz gola z daleka, to później już po prostu w każdym meczu było, że on potrafi uderzyć i uderzał, ale doczekaliśmy ileś tam lat na to, aż potwierdził, że faktycznie potrafi uderzyć. I Rakoczy, on też wie, że potrafi uderzyć i będzie próbował, aż w końcu trafi i wtedy będzie znowu, że no, ma strzał z dystansu i potrafi uderzyć. I tak w kółko. A to jest spoko, że wiesz, w Ekstraklasie, jak dobrze ci pójdzie, będziesz w miarę młody i będąc w miarę młody zrobisz jedną rzecz, to już potem, ej, słuchajcie, no może Rakoczy fatalny występ, ale to jest chłopak, który potrafi uderzyć. Ale to ma sens. Z czego pamiętacie dzisiaj tego, Możdżenia? Ile lat minęło? A wszyscy pamiętają, że on potrafi uderzyć. Ze świetnego półpressingu z Kwiatem w sezonie 15-16, także wiedziałem, że do tego nawiązujesz. Ja obserwowałem pana Możdżenia w niższych ligach w Widzewie. Ja go niestety zapamiętam z innych rzeczy. Poczekaj, bo jak sobie przypominam, to mi tu krwawe łzy zaczynają lecieć do tego. Słuchajcie, bo moim zdaniem Artrak tutaj podrzuca, Artrak 91 podrzuca, to jest chyba najlepszy pomysł, jaki dzisiaj padnie, że jakby odpowiednio skleić Kalmana z Makuchem, to graliby przodem do bramki. W sensie, że trzeba ich skleić plecami do siebie, tak? Że taką kanapkę zrobić i oni będą, przynajmniej jeden będzie przodem do bramki. O nie, mój drogi, bo będą te patrzyli po auta i będą bokiem. A jakby się tak bardzo szybko kręcili i że tak równocześnie by chcieli być? Kurde, tak, to będzie perpetuum mobile, dzięki temu Polska będzie potentatem energetycznym. To będzie turbina kalmanowo-makuchowa. Czy dobrze widzę, że Mateusz Możdżeń zakończył karierę w Legii 2? No on chyba bardzo tam... Możliwe. On ale wydaje mi się, że albo tam gra, albo jest jakimś generoanalitykiem. Aha, analitykiem jest. No. Słuchajcie, ale pierdolność uderzy. Bo ja nie wiem dlaczego, my też trochę jakby... pomijamy ten temat, bo oczywiście Kalman i Makuch, no to jest... No to wszyscy wiemy, co to jest, ale nie zapominajmy, że jest kolejny duente. Kurminowski Munoz. No przecież to jest coś wspaniałego i drogo na dodatek. Na dodatek drogo. Na dodatek jeden i drugi jest na 1000000% przepłacony. A to naprawdę Kalman i Makuch chociaż raz na jakiś czas mają jakieś przebłyski. Uważam, że można ułożyć takie hasło. Cokolwiek twój klub robi źle, Zagłębie może zrobić to samo, ale drożej.
Kurde, ale za jednego Kalmana, w sensie wolałbym mieć jednego Kalmana niż Kurminowskiego i Muniozę. Ja też, Muniozę. Ja zupełnie szczerze też, naprawdę jeden Kalman warty więcej niż wagon Muniozów, no bo to jest taka smutna prawda, ale dobrze przynajmniej, że chłopaki dużo zarabiają. Ale najlepsze jest to, że i Kurminowski i Munoz mieli fajne papiery przychodząc do Zagłębia, więc co się z Zagłębiem? Ja ułożyłem taką teorię, że moim zdaniem Zagłębie w Lubinie jest za wygodnie. O! No, odważna, kreatywna teoria. Długo myślałem o tym. Ja bym napisał coś o tym. To może ludziom otworzę to oczy. Ale to... A byliście kiedyś w Lubinie? Byłem. I faktycznie chyba tam jest tak wygodnie? Ja przejeżdżałem przez Lubin. Zależy, jak masz fotel w aucie. Jak jedziesz takim nowym, to jest wygodnie. Ale tam dojazd do stadionu jest jakiś dziwny, bo jedziesz przez taki, kurwa, nie wiem, giełdę, w sensie od targu wjeżdżasz, tak jakby. I to nie jest wygodne. A na tym targu sprzedawanie głównie skarpety, kapusta kiszona i zawodnicy, których możesz sobie przepłacić. I oni tak sobie wjeżdżają przez ten targ i mówią: o, Muniós, no fajny, ładnie wygląda. I tam prezes mówi: idź tam, trenerze, przymierz go tam za tą kotarą, przymierz go tam, są ten, normalnie rozłożone kartony, to sobie tam zdejmiesz buty. I on przymierza i tak wychodzi: no fajny z ciebie kawaler. To bierzemy tego Muniosa, ile tu potrzeba przepłacić? No, proszę bardzo. To, a że ma pieniądze i musi się w całej wsi pokazać, to ze złotym łańcuchem, sygnety, to jeszcze do tego Muniosa ci Kurminowskiego kupię na górę. Idź tam za tą firanę, przymierz. Ale dobra, Julek, ale to cię boli. Sami zarobili, mają dobrze poukładany klub, finanse zarobili, nie ciągną pieniędzy jak inni z jakichś spółek Skarbu Państwa i innych, tylko mają swoje, to wydają, no kurde. Ja chciałem powiedzieć, że tu była przypieprzka dwóch redaktorów o to, że Stal Mielec dostała jakieś pieniądze z PGE i że teraz już nie dostanie i że już umrze. Chciałem powiedzieć, że właśnie to jest całe clue. Dostajesz jakieś pieniądze ze spółki Skarbu Państwa i możesz na koniec mieć dobre finanse Stal Mielec, a możesz mieć na koniec gówno jak Zagłębie Lubin. I pytanie jeszcze, który klub dostaje więcej. Ja mam jedno marzenie. Żeby przyszedł nowy prezes, bo to chyba teraz nadania polityczne rozdają kolejne prezesury i wiadomo, że KGHM też jest nie, teraz... Nie, szukają eksperta, co się dobrze zna. Politycznych nadań. Tak dokładnie będzie. W uśmiechniętej Polsce już to nie będą koledzy partyjni, tylko kompetentni ludzie. I że przyjdzie ten nowy prezes tego KGHM-u i tak popatrzy na to i mówi: wiecie co, my to was już jednak nie sponsorujemy. Róbcie sobie, co chcecie. Jakby, nie wiem, będziemy sponsorować teraz rugby 6-osobowe. Przyjdzie prezes KGHM-u, spojrzy na tę zakładkę wydatki inne, patrzy, a tam co rogi 30 minut. Kto to jest? Muniós? Nie znam chłopa, to my jakimś turystów opłacamy i rozwiąże klub w cholerę. Nie, ten KGHM... Ale wtedy w Zagłębiu, ale to będzie dobre, bo w Zagłębiu zrobi się musik i już nie będzie za wygodnie, już będą sami musieli postarać się o dobry wynik i to może być przełom. Znaczy ja myślę, że my mamy cały czas problemy jako państwo, bo tu mówimy, że no, trzeba znaleźć środki na CPK, trzeba znaleźć środki na elektrownię atomową i to tak na wczoraj. Ja myślę, że wystarczy wejść w Excela, zakładka KGHM, podzakładka Zagłębie Lubin i tak zobaczyć tą listę płac, bo jak zdejmiemy Kurminowskiego, Munioza, Nalepę i Diudisa, to te środki już są. One już nie, za te środki to byś może wybudował kilka miejsc parkingowych na tym CPK, tak naprawdę. Też nie róbmy z piłki, wiesz. Albo wyrzutnie ludzi z Lubina na CPK. Przecież jest hajda, po co wyrzutnia, jak jest hajda? Mobilna wyrzutnia wszystkiego. W sensie, no, dobra, słuchajcie. Sprawa wygląda tak, że żeby ktoś był dobry i ktoś był słaby, co nie? To musi być ktoś, kto jest średni. I moim zdaniem Zagłębie jest trochę potrzebne mimo wszystko w tej lidze, bo oni zawsze byli i będą średni i no, ktoś średni musi być. Że jest to drogie? Trudno. To jest nasze pieniądze. To są pieniądze. Zagłębie jest jak ta poziomica po prostu. No są potrzebni. Ligowa poziomica. Tak? Poziomice. Nowe poziomice. Nowy pseudonim. KGHM wstawał wcześniej rano po prostu i teraz możesz sobie pozwolić na takie ekstrawaganckie wydatki. Jakbyście wstawali wcześniej rano, też moglibyście sobie
płacić piłkarzom, ale że jesteście leniami, to tego nie robicie po prostu. Pięknie na czacie napisał Cygano de Bergerac. Zagłębie do wszystkiego doszło samo. Ciężką pracą górników KGHM-u. Dokładnie. Ja kiedyś już uknąłem taką tezę, że Zagłębie powinno wyznaczać w Ekstraklasie strefę spadkową. W sensie, kto jest poniżej Zagłębia w Ekstraklasie na koniec sezonu, ten wypieprza z ligi. Bo dzielimy ligę na słabszych i dobrych, no to ci poniżej Zagłębia są po prostu za słabi i wypieprzamy. I na koniec sezonu okazuje się, ile z pierwszej wchodzi i za rok tak samo. I moim zdaniem podniósłby się poziom generalnie tak Ekstraklasy, bo zostawaliby tylko realnie dobrzy. I ci, którym się chce, bo jak jesteś za drużyną, w której jest za wygodnie, no to słuchaj. Adam O tutaj pisze, bo ktoś zapytał, czy w Lublinie jest za wygodnie i Adam O, jak jechałem przez Lublin, to nagle fotel się rozłożył i ktoś mi drinka podał przez okno i jeszcze stówkę dał, więc no to jest kolejny dowód empiryczny na to, że w Lublinie jest za wygodnie. Dobra. Ale słuchajcie, jeszcze tylko tak nawiązując do tego meczu, patrzę na tabelę i trzeba się trochę cieszyć, że się skończyło remisem, bo mamy naprawdę, o ile się pogodzimy z tym, że ŁKS i Ruch może jeszcze jakieś tam szanse ma, chociaż to są bardziej jakieś takie nadzieje niż szanse, to jedno miejsce spadkowe, no nie ma wyraźnego faworyta na nie. I tu naprawdę, jak patrzymy na tabelę, to aż do Zagłębia, czyli do 9 miejsca, jest różnica taka no, niewielka, co nie? Czyli nawet Zagłębie i Krakowia w tym momencie są jeszcze klubami, które realnie nie mogą powiedzieć, że się utrzymały. Zajebisty sezon, nie ma nikogo praktycznie. W ogóle jak Zagłębie ma bilans bramkowy. Słucham? No mówię, że zajebisty sezon. Naprawdę o to trzecie biorące miejsce będzie cały czas walka, o puchary zapowiada się walka, o mistrza walka. No niczego nie brakuje temu sezonowi. Ja się tylko boję, że jeżeli chodzi o to trzecie miejsce spadkowe, to Radomiak może nam powiedzieć: chłopaki, patera. I za miesiąc już będziemy wiedzieli, kto rozgości się na tym ten, bo wiadomo, że Radomiak to już jest chyba ta runda, kiedy odpali, ale jeszcze chwilę musimy im dać. Ja bym się cieszył z takiego rozwiązania. Chciałem jeszcze pochwalić Zagłębie za fenomenalny bilans bramkowy 23-34. Minus 11 mają na liczniku, mimo to są na 9 miejscu. Coś niesamowitego. Minus 11. Mają takie jak Puszcza i prawie taki jak Ruch. I oni są na 9 miejscu. No lepiej raz przegrać tam dużo niż wiele razy mało. To tak, też prawda. Mają 9 porażek i są wyżej w tabeli od Piasta, który ma 4 porażki. Więc nie wiem w sumie teraz. Moim zdaniem Waldemar Purnalik wyssał gole z bilansu Zagłębia Lubin. Nie wiem, patrząc na statystyki, które podaje Mietek, ja bym jakieś odpowiednie służby tym zainteresował, bo to jest niemożliwe. No dobra, a to, że lider traci więcej goli na wyjeździe niż ŁKS? Jagiellonia traci więcej goli na wyjeździe niż ŁKS. To jest Ekstraklasa. No bo Jagiellonia, nie chcę, żeby smutno było. Ona jak idzie w gości, to nie jest taka bezczelna. To jest dobrze wychowany klub. Tam ze swoją kawą przychodzi. Ze swoją kawą i bierze ten jednorazowy talerzyk, żeby nie zmywajcie. Ja ostatnio kolega mnie zaprosił na pokera, przyjechałem i przegrałem, bo u niego w domu graliśmy, to głupio by było. I on bardzo wygrał w ogóle wszystko, więc tak się, my na Śląsku tutaj możemy was uczyć gościnności w razie. Tym kolegą był Waldemar Fornalik i po prostu wziął te pieniądze, jak przyjechałeś, nawet bez gry. Tak. Powiedział, a wiecie co, nie, zapomniałem, nie mam kart. Ale jak już macie. Najpierw musicie wejść. No i tyle się grał. Fajnie. To już. Zresztą to zostawię na następny raz. Po prostu jak kupię karty, to zagramy. Tak. Tu mi się pad rozładował już do tego pokera i jakby. Niestety. A chciałem ogłosić, oczywiście nie graliśmy na pieniądze, bo to jest nielegalne. No, przekonanie się gra w pokera najlepiej. Wszyscy mówią, poker bez gry o przekonanie nie ma sensu. Nie, te największe turnieje to samo przekonanie, że na koniec wychodzi zwycięzca i mówi, i racja była po mojej stronie. I wszyscy się, i kasyno. I dochodzi do reszty i robi im tak tereferę. Tak jest. Ja nie wiem, bo nigdy nie byłem, ale na zdjęciach widziałem, że w Las Vegas największe kasyno mają taki napis, u nas możesz wygrać przekonanie. I że tam wszyscy i jadą. A te przekonaniomaty, co tam pociąga, czy możesz przekonanie wygrać od maszyny? Coś pięknego.
Puentując ten mecz w Lubinie, Ninja R1 pisze: w Lubinie jak są korki, to tobie robią korytarz życia. Tak jest. I tym wspaniałym wątkiem kończymy sobie ten mecz, bo i tak za długo o nim gadamy. Słuchajcie, wydarzyła się rzecz niesłychana. Raków zagrał mecz i dwóch napastników strzeliło gola. To zapytali najstarszego częstochowianina, czyli Jezusa, i on powiedział, nie było takiej sytuacji. Nigdy się nie wydarzyło. A nie strzelił? A, bo 3-1 było, faktycznie. To pomyliłem się. Tak. No, tak nie, nie było takiej sytuacji nigdy. Jezus, czyli burmistrz, bo on za Matejaszczyka przyszedł i powiedział, że nigdy tak się nie wydarzyło. I ale podobno po pierwszej połowie na trybunach była pewność, że to się wydarzy, bo pierwszą połowę, którą Raków rozegrał koncertowo, wszyscy byli pewni, że dzisiaj to na pewno dwóch napastników strzeli bramkę, bo tak dobrze gramy w piłkę nożną. No, ale podoba mi się jakby dualizm narracji wokół Rakowa. Jedna narracja mówi, co za gruz. Jakby dobra, wygrali, ale no, nie dało się tego oglądać. W pierwszej połowie Raków znów był katastrofalny, no ale zareagował, ale zareagował. To jest ta druga narracja. W piłce nożnej kluczowa jest reakcja. Chodzi o determinację, chodzi o walkę. Jeżeli musisz reagować z piastem u siebie, który przed chwilą dostał... Poza tym to jest reakcja sędziów, którzy nie wyrzucili Tudora z boiska. Ale przede wszystkim to sędziowie dobrze zareagowali w tym meczu dla Rakowa. Tudor pokazał determinację, że nie chciał być wyrzucony. To chodzi o hart ducha pewien. Dokładnie. On powiedział, że naprawdę bardzo, bardzo nie chce być wyrzucony z boiska. On zaśpiewał sędziemu słynny hit dyskotek, czyli chcę tu zostać i zawsze z tobą być. I został. No. Ja nie wiem, kiedy zrozumieją w tym Rakowie. Ja nie to, żeby mi jakoś zależało. Ale że ci wszyscy zawodnicy z trenerem Szwargą robią regres. No i to widać gołym okiem. Okej, fajnie, przyfarcili sobie wynik i wynik, jak się obejrzy sam wynik, to wow, kawał pracy trenera. No ale no, każdy zawodnik z meczu na mecz jest coraz gorszy. I to się obróci przeciwko nim. I okej, pomysł był fajny na początku, ale ten trener jest do zmiany. Jest Papszun wolny, on już też się chyba wyleczył z tego, że nie obejmie Interu Mediolan. Weźcie no tego Papszuna z powrotem, podajcie sobie w tej Częstochowie ręce i nie róbcie tutaj ani jedni, ani drudzy brzydkich min, że o, my mamy jakieś tam ambicje, a Papszun, no kurczę, no był dobry trener, sprawdzony, niech tu wraca i robi robotę, bo tkwienie ze Szwargą to będzie tak, no coś tam się raz wygra, raz się przegra i tak dalej, ale każdy piłkarz jest coraz gorszy, a pierwsza połowa w wykonaniu Rakowa Częstochowa to był skandal, to po prostu... To było poniżej, to szczerze, to był poziom ruchu Chorzów. Znaczy, w ogóle dokładnie taką samą miałem myśl, jak oglądałem ten mecz. Dobra, już żeście się pokłócili, czas na zgodę, bo tego się nie da oglądać. Można mieć różne zdanie na temat Rakowa, ale przynajmniej Raków był kiedyś silny. Był taką poważną drużyną i to się przydawało polskiej piłce. A teraz, co to jest w ogóle? No nie wiem, sędziowie pomogli Rakowowi. Ostatnie 10 meczów, czyli pół sezonu, Raków jest na 8 miejscu za Stalą Mielec. Tyle samo punktów, co Warta Poznań. To jest potężny, wydający więcej niż... To jest jeden z niewielu klubów, które wydają więcej niż Zagłębie. I taki jest efekt? Mój Boże. Nie no, mi się wydaje, że Papszun nie wróci. No to było idiotyczne. W sensie, że... To właśnie nie, to było bardzo mądre. Ale jego ostatnio łączyli już z Hutnikiem Warszawa. Już jest taki w to, jego z tymi klubami, które prowadził w okręgówce łączą. No... Znaczy dla Rakowa to pewnie był dobry pomysł, ale no... No dobra, no może tam się coś wydarzyło takiego, że ta współpraca musiała zostać przerwana. No w każdym razie ja dołączam zdecydowanie do grona osób, które no nie wierzą w to, żeby pan Szwarga tutaj miał jeszcze to odwrócić, bo to zmierza naprawdę w bardzo złym kierunku. Im dłużej jest klub pod jego ręką, tym bardziej to wygląda. Pierwsza połowa to była naprawdę męka jakaś. W ogóle mam wrażenie, że Raków grając, to dopóki nie straci gola na 1-0, to mu się wydaje, że on nie może za bardzo grać ofensywnie, że mu nie wypada.
Tak jest od całego sezonu. Tak było też w tych wszystkich, na przykład z Atalantą, jak grali, nie? Chyba, czy to był. Nie, Atlanta, czy z kim oni grali taki mecz o wszystko? Z Atalantą, no. Ten ostatni. Nie, ale nie, jeszcze ten taki jeżeli wcześniej. Kolejkę wcześniej to ze Szturmem. Ze Szturmem. Albo ze Sportingiem. Tam więcej drużyn w grupie nie było. Przegrali 1-0 i dopiero jak stracili bramkę, to coś tam zaczęli grać. W każdym razie, to jest gówno i coś się musi zmienić. Coś się musi zmienić, tak być nie może. To jest recepta. I w ogóle muszą grać z tym Cnaczem od początku, bo to jest jedyny pomysł, jaki mam na ich ofensywę. Ja wyszedłem, ale wróciłem, a jak wiemy, najważniejsza w futbolu jest reakcja. Fan widoku z okna Michała Pola, że Papszun dostał ofertę uczenia Wojtka Pieli WF-u w ząbkach. To może jednak ten Raków staje się atrakcyjny, jakby tam zadzwonili. No nie wiem, bo przerażające jest to, jak patrzysz, ilu jakościowych zawodników jest, bo no, widziałeś ich rok temu, jak jeszcze tu Szwarga siedział tylko na komputerze, a Papszun decydował, co się dzieje w klubie. I oni potrafią wszyscy grać w piłkę. Uzupełniony skład jest naprawdę wartościowymi zawodnikami, którzy pokazali, że w tej lidze, jak jebołach, też grać potrafią. No są młode talenty, no jest wszystko, co potrzeba i pierwsza akcja Rakowa Częstochowa to była około 60 minuty. No ludzie kochani, to jest, bo bardzo możliwe, że to jest jeden z ostatnich momentów, jak ktoś jest jeszcze na tyle zajarany swoim klubem, że przepłaca za piłkarzy i sprzedaje laptopy tylko po to, żeby sobie sprowadzić kolejnych zawodników. I to się może zaraz znudzić, a przy takich meczach to się może szybko znudzić. Więc wdawać tego Papszuna z powrotem i kończmy te wszystkie dywagacje. Podziękujmy panu Szwardze, niech wróci na stanowisko asystenta, ja nie mówię, żeby go z klubu wyrzucać. Na tym kompie se usiądzie, będzie robił to, co lubi, obejrzy te tabelki w Excelu, w Baldura zagra i wszyscy będą szczęśliwi, a Raków będzie rósł ku chwale polskiej piłki. Jeszcze w temacie Papszuna tylko komentarz z czatu. Martin, prezes Rakowa pod oknem Papszuna. Zamknij świat na klucz, wróć do mnie, żal za siebie rzuć, wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. No. Kurde, dużo jest piosenek chyba takich, które by pasowało pod to. Słuchaj. Rozstanie i ewentualnie. Ja wystarczy pod... myślę, że prezes. Ja w ogóle nagadałem Rakowie, ale ja z Gliwice. Aż urwał Mietka. Tak. A nie, zawiesił się. Zremisował po prostu. Nie, bo Jurek zaczął coś mówić. Nie no, zacząłeś Piast Gliwice, więc ja też zastygłem po prostu. Zastygłem, jak powiedziałeś Piast Gliwice, bo ja nie wiem, jak dokończyć to zdanie. Naprawdę, trochę oglądam tych spotkań, ale mówisz Piast Gliwice, a ja mówię Pomidor, Makao, nie wiem co. Uno. Panowie, ale Piast Gliwice? No, Piast Gliwice to... Dupa Cyce. O, to dobrze. Udało się coś powiedzieć o Piaście Gliwice. To jest wielki sukces. Nie wiem, czy więcej się da. Katowicki Sport już we wtorek. Piast Gliwice, dupa Cyce. Na okładce. W końcu sprzedaż prasy ruszy dzięki takim nagłówkom. Ale jeszcze na moment tylko Raków. Sonny Kittel w weekend zagrał drugi mecz w Australii. W pierwszym meczu wszedł na 4 minuty, miał asystę, ale w drugim wszedł na 28 minut i bez asysty. Ja już czuję tam narastające wkurwienie, że Sonny Kittel nie gra w wyjściowym składzie, więc on zaraz rozniesie Australię. Jak usłyszycie, że Australia się rozpadła i teraz jest Australia i nowa Australia, to Sonny Kittel po prostu się zirytował. Ale no, Piast Gliwice, to w ogóle mi się podoba. Mówimy sobie przed sezonem, środek tabeli to będzie taka walka o to best of the rest, bo tam jest tak, panowie, tam jest Piast Gliwice, bo utrzymali kręgosłup drużyny, przeduszyli Pyrkę, Mosura i Amajała, a wiadomo, Piast zawsze jesienią rusza, więc Piast ruszy. Radomiak, panowie, dobre transfery, ciekawe, młody trener, no i jeszcze nie zapominajmy o Zagłębiu Lubin, które naprawdę dobrze wyglądało w sparingach, a Munoz strzelił 4 gole. No,
Ile mają punktów? Jeden w trójkę, a Górnik Zabrze, no tak, może nie mamy prezesa, dyrektora sportowego i poza tym jeszcze nie mamy pieniędzy, ale tu se pieprzniemy Piasta na wyjeździe 3-1, a Kapralik to w ogóle już jest jedną nogą w klub Brisz. To mi się podoba. No właśnie zastanawiam się, czy kluby, które wymieniłeś, to im się wydaje nawet, że w najgorszym wypadku to wpadliśmy w pułapkę średniości, a możemy tylko iść do góry, bo może być taka opcja, nie mówię, że wszystkie, ale jeden z nich pójdzie, ale do piekła i do pierwszej ligi, bo tam naprawdę te różnice są tak niewielkie, że jeszcze kilka takich występów jak Piast Gliwice, o Radomiaku nie wspomnę, i ta Puszcza sobie coś tam wyremisuje, coś se tam przegra, a potem coś se wygra i zaraz się okaże, że no panowie, tutaj są większe problemy, więc ciekaw jestem, jak szybko, mokrą szmatą któryś z tych klubów się obudzi, że hej, my mieliśmy być co najmniej średni, a nie jesteśmy. No to chyba jest taka liga, że ktoś średni też spada po prostu. A jeszcze chciałem o wielkim comebacku, który mam wrażenie, że trochę przemknął przez ten weekend, że powrócił tramwaj na stadion w Częstochowie. Był widziany w kadrze tramwaj i o tym się nie mówi, a to jest dla mnie ważne. On tak po cichu tak zagląda, pojawia się i znika, tak jak nieproszony gość na chwilę. Uważam, że nie, że właśnie powinien z większą śmiałością, pewnością siebie być w tym kadrze ten tramwaj. Ten tramwaj tak kuka z zamuraj. Tak. Hey kid, do you want some napastnik? Przyjechał, tak. Ale Raków wciąż jest w walce o mistrzostwo punktowo. To trzeba powiedzieć o Rakowie. Jak nadrobią zaległy mecz, to będą mieli 38 punktów i będą na czwartym miejscu. Więc w sumie sytuacja w tabeli jest dobra. Aczkolwiek moim zdaniem muszą dokupić jeszcze z 4 lewych wahadłowych, bo jest ich tylko 4. I tak jeszcze ze 2 ofensywnych pomocników, gdyż też jest ich... Ja myślę, że ofensywnych pomocników ja bym dokupił, bo to, słuchaj, nigdy za mało. Poza tym taki Myszor i Drahal to jeszcze mogą mieć jakiekolwiek nadzieje na grę. A jak dokupią jeszcze ze 4, to oni przynajmniej już będą wiedzieli, że po co przyszli do Częstochowy. To jest jak w tym memie, ale się nakupowałem ofensywnych pomocników, a jeszcze kupię po prostu. Tak. No to jak Myszor, jak jego kariera się rozwija w tym Rakowie, młody polski piłkarz, możesz grać w 14 klubie Ekstraklasy, jedna dobra runda, jedziesz na zachód, to jak Myszor siedzi, jak on świetnie siedzi na tej ławce, coś pięknego. A Drahal to już w ogóle, jak mu dali szansę, to jakiś hat-tricków nastrzelał, to teraz jego siedzenie to jeszcze podwójnie lepiej smakuje, bo wiesz, że dałeś coś dla zespołu, miałeś, wiadomo, jak młody piłkarz, ale miałeś takie przebłyski wręcz geniuszu i teraz możesz sobie usiąść na spokojnie, popatrzeć jak kolega starszy biega po tym boisku, dumnie kroczy. Ty jeszcze masz takie kroki niepewne, bo młode kości i ten, a tu taki Jeboach czy Nowak, to jak idą, jak biegną, to dostojniej, tak, wiesz, z taką powagą wieku. Panie Drahalu, promocja w lidze jest dla młodych zawodników Stali Mielec. Dla pana jest ławeczka i podziwiania Bartosza Nowaka. Ja jakiś czas temu dostałem zapytanie o współpracę reklamową w ramach 20-lecia Unii Europejskiej. Nie wiem za bardzo, o co chodziło, bo nie byłem jakiś bardzo zainteresowany, ale myślę, że Raków mógł wziąć tą współpracę po prostu. I Raków nie może teraz grać Polakami. On promuje wstąpienie Polski do Unii Europejskiej poprzez granie nie Polakami. Taką mam teorię. No i tak powinno to wyglądać. Ja widzę już za tydzień, czy za 2, Dawid Szwarga idzie sobie przy ławce i tam wszyscy ci Polacy krzyczą po polsku z trybun, a Dawid Szwarga do nich. Tak im pokaże. Ej, a w ogóle to mam, ale nie mogę o tym pogadać z wami na antenie. Przypomnijcie mi, jak skończymy program, że mam teorię, dlaczego Paprzyn odszedł z Rakowa i dlaczego nie może być trenerem Rakowa. Bo jest już 2 czarnoskórych piłkarzy w zespole? Bo, nie, to nie, nie wiem, czy odnotowaliście, ale odkąd Marek Paprzon był w Rakowie, to nie było czarnoskórych piłkarzy, a jak odszedł, to jest 2 już. Damian, nie chodziło mi w ogóle o to.
No dobrze, bo temat jest bardzo grząski. Ja bym chciał poruszyć palące bardziej tematy. Słuchajcie, Fabian Piasecki nie strzelił bramki. Jak to się stało? Ale wszedł 3-1, wynik się zmienił dla Rakowa. Impact sub. Nie, ale słuchajcie, to była naprawdę jedna z ostatnich szans Fabiana Piaseckiego na strzelenie bramki. No jak miał komuś strzelić, to Rakowowi. On już nawet Rakowowi nie strzelił. No... Kurczę. No, nigdy Rakowowi nie strzelał dla Rakowa Rakowowi. On na treningach też nie strzelał przecież Rakowowi. Ale jest jedna jeszcze paląca bardziej wiadomość. Tu Kamil Wilczek wychodzi w pierwszym składzie, a nie Fabian Piasecki. No jak już przegrywa z Kamilem Wilczkiem rywalizację o cokolwiek, to nie jest dobrze. Ja naprawdę zupełnie szczerze miałem nadzieję, że Fabian to w tym Piaście odpali, a on chyba jednak nie. Ale on jeszcze ma przed sobą mecz z Radomiakiem, Julek, chyba. A, okej. Okay. No dobra, no to jakoś ratuje całą sytuację. Ale może wtedy wyjdzie Wilczek na pierwszym składzie i on nas strzela. Albo Gabi Golki-Rejczyk. No, a moim zdaniem i tak to się skończy tym, że zaraz Jorge Felixa wystawią na tej dziewiątce, bo jeden i drugi się do niczego nie nadaje i po prostu ktoś wyjdzie z pomocników. I to już będzie takie najpiękniejsze podsumowanie kariery jednego i drugiego napastnika. Ale na Kamila Wilczka jak patrzę, to mi smutno pod tym względem, że on jednak pokazuje, że ten wiek po 30, koło 35, to jednak jest pewien przełom w życiu człowieka. Nie? I to przełom przeważnie niezbyt dobry. Chyba że pracujesz w jakiejś takiej branży bardziej z typu, nie wiem, polityka czy coś. Ale że ogólnie jakość twojego performansu życiowego nieubłaganie spada w pewnym momencie i to jest mniej więcej ten wiek. Ja powoli się do niego zbliżam. W środę będę miał 32. Słuchaj, nie tak, ale... Ale może w wieku 32 to już celuję bardziej w analityka, nie? Niż w piłkarza. Ale ja też się zgadzam tu, Mieciu. Ja nie patrzę na Wilczka jako na piłkarza, tylko jako na dowód niszczycielskiej siły czasu. I tak chciałbym go od tej pory traktować, wpisywać w ogóle w skład. Dowód niszczycielskiej siły czasu. To było jeszcze nie tak dawno, kiedy ten Wilczek zamiatał po prostu tę ligę, nie? A tutaj no... I to nie tylko naszą, bo duńską też zamiatał. I tu nagle to też tak szybko stało, że po prostu czas jest... z jednej strony leczy rany, a z drugiej je zadaje. Czas jest mieczem obusiecznym. Mam dla was pocieszenie, żebyście nie popadali w taki melancholijno-smutny nastrój związany z wiekiem. Dawid Kurminowski ma 24 lata i też już na nim te 24 lata odznaczyły takie piętno, że chłop nadaje się co najwyżej... Dawid Kurminowski szybko dojrzewa, to są ci piłkarze, co tam jak miał 8 lat, to już miał 1,80 m, bardzo szybko dojrzały. Dawid Kurminowski po prostu spędził kilka lat na planecie, gdzie grawitacja jest dużo większa i to rzeczywiście jeden rok ziemski to było 5 lat. Powiedzmy też jasno, jak już idziesz do przedszkola, to karty są rozdane. Już niewiele jesteś w stanie zmienić. Najlepsze za tobą. Tak, tak. Także... Chyba, że bardzo wcześnie wstajesz do tego przedszkola, to wtedy możesz zostać KGHM-em w przyszłości. Tak, tak, ale to musisz przed przedszkolem brać zimne prysznice i ćwiczyć jogę. No, a który tak robi? Tylko KGHM tak robił. I dożylnie podawać granole. To wtedy... I być na keto jednocześnie, jedząc granole. To wtedy faktycznie masz szansę na to wszystko. Łukasz, nie wiem, że Kurminowski starzeje się jak pies. Jezu. To naprawdę dobrze się czuje. Ważna teza, ale nie ma, to nie ma tak, że nie masz do tego żadnego podłoża do dyskusji. No. Nie wiem, nie chcę chyba mi się o Rakowie więcej gadać, bo... Trochę ten wynik jest najgorszy, mnie tam wkurza tylko w tym meczu ten wynik, który przykrył po prostu ten obraz tej beznadziei. I tak z jednej strony no głupio krytykować klub, który wygrał 3-1, ale jak ktokolwiek widział ten mecz, to ten Raków tam był naprawdę beznadziejny. I żeby to wybrzmiało głośno, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. To jest tragedia, nie? Pierwsza połowa tego meczu, w ogóle Raków w pierwszych połowach, ale nie, no pierwsza połowa tego meczu była najgorsza w tej kolejce z wszystkiego, a konkurencja była spora. No, zaraz przejdziemy do też niezłego klasyka. Niedługo będziemy rozmawiać o takim partidazo, że tam naprawdę, tam jak macie coś teraz takiego pobocznego, to skumulujcie to i wyrzucimy tam wszystko. Nie będziemy rozmawiać o meczu, który odbył się na Stadionie Śląskim, ale będziemy rozmawiać o meczu, który odbył się przy Słonecznej. W Białymstoku, gdzie
Mariusz Rumak, no to już jest potwór. Mariusz Rumak, każdy, ha, coaching, książki coachingowe Mariusz przyniosłeś, to fajnie, to super. Potęgę podświadomości im kazał przeczytać i odpaliło. Szczęście i fart, szczęście i fart, tak? To chciałeś, żeby se Anderson przeczytał, tak? Szczęście i fart. I jeszcze tego gościa z Bałkanów, co nie ma tam nóg i rąk, że taki, że dużo siły ma mentalnej. Oj, Mariusz, to fajne książki żeś przyniósł. I co? Gładkie zwycięstwo z Zagłębiem, zdobyta twierdza Białystok, wystawia se Gurgula na lewej obronie, Gurgul gra jak prime Paolo Maldini i co? I tak możecie się śmiać z coachingu. Coaching to jest przyszłość UEFA Pro. Coaching to jest przyszłość świata w ogóle. Tak, trzeba będzie wcześniej wstawać i czytać książki coachingowe podczas jogi. Dokładnie. I zimnego prysznica. Tak. Trzeba będzie na Kindle czytać wodoodpornym te książki coachingowe. Podczas oczekiwania w pośredniaku, kiedy już nowe technologie odbierą wszystkim pracę, to będziemy po prostu czytać wszyscy coachingowe rzeczy i się smucić. Ale zobacz, jeżeli byśmy wszyscy czytali coachingowe rzeczy, to ile mniej by się energii marnowało na ciepłe kąpiele i ciepłe prysznice? To jakbyśmy wszyscy brali zimne prysznice, to jest taka oszczędność energetyczna, że nawet nie potrzebujemy elektryki jądrowej, to w ogóle wiesz, jedno małe dynamo w rowerze utrzyma cały kraj. Ale po co już oszczędzać, skoro mamy tą turbinę kalmanowo-makuchową, więc już możemy naprawdę wydawać teraz energię ile chcemy. O, no to też jest, w ogóle historia pana Rumaka pokazuje, jak jeden miesiąc zmienia optykę o 180 stopni. Ja nawet widzę trochę, tak jak sobie przejrzałem lechowego Twittera, ten hura optymizm. Chłop wygrał 2 mecze, to jest super, nie odbieramy tego, wygrał z Jagiellonią na wyjeździe, to jest bardzo dużo, ale tam już jest tak, Rumak to jest ten trener, na którego wszyscy czekaliśmy. Jak go ogłosili, to w Poznaniu rynek już prawie wyremontowali, bo to wszyscy tak, żeśmy się cieszyli. Co? Ja leżałem go i wyzywałem od najgorszych przed pierwszym spotkaniem? O nie, to na pewno był, to był mój brat bliźniak, który ma tak samo jak ja na imię i nazwisko i ma te same linie papilarne, ale to był on. Ja wtedy byłem gdzie indziej. To jest piękne. Znaczy ja się cieszę, bo to jest druga uśmiechnięta osoba w Ekstraklasie, która ma szczery, prawdziwy optymizm z tego, co robi, i z tego są wyniki. Ja się naprawdę cieszę się szczęściem Lecha i cieszę się szczęściem Rumaka. A ja chciałem też zauważyć, że mówiliśmy ostatnio o tych trendach trenerskich, że teraz się raczej sprowadza takich 30-letnich młodych szkoleniowców i Mariusz Rumak odkręci ten trend i teraz będą zatrudniani trenerzy, którzy ostatni raz byli dobrzy w sezonie 14-15, czyli 9 lat temu. Myślę, że duża przyszłość przed Tomaszem Untonem, Dariuszem Kubickim, a także krótkofalówką Roberta Warzychy, który dzwonił do swojego słupa Józefa Dankowskiego, bo sam nie miał licencji. A Józek miał. To jest jeden z najlepszych trenerów w Ekstraklasie w ostatnim, w 21 wieku. Krótkofalówka Roberta Warzychy wyprzedziła sztuczną inteligencję. Józef Dankowski po prostu stał na dole. I to był jego... Michał Nalepa tak dobrze nie stoi w obronie Zagłębia Lubin, jak stał Józef Dankowski. No i pewnie Józef Dankowski był tańszy niż Nalepa, no to już w ogóle zobacz, ile plusów z niego było. To też był dobry myk, bo Warzycha mógł powiedzieć, jakby Górnik wtedy zaczął wygrywać, że to ja z góry wszystko Józkowi mówię, a jakby zaczął przegrywać Górnik wszystko, to panowie, Józek nie odbiera ode mnie krótkofalówki. Skręcił antenkę na minimum i w ogóle nie słyszę, co ja tam z góry mówię i to są jego decyzje. Czat już tutaj pisze o Mariuszu Rumaku. Żaku pisze, przedłuż swojego Rumaka 6 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy, ostrożnie. A Sierra Papa tutaj przytacza przyśpiewkę, z jaką Mariusz Rumak wszedł do szatni, czyli more passion, more footwork, more energy. I Mariusz Rumak właśnie tak nakręca piłkarzy. Mariusz Rumak nie nakręcił jeszcze Aliego Golizadeha, który zaliczył fantastyczną zmianę w ogóle. Przepraszam kibiców Lecha, że zacznę tak od końca i od krytyki, ale Ali Golizadeh wszedł na boisko, wykonał 4 podania i zgadnijcie, ile było celnych. Jedno, tylko jedno.
Więcej nie wykonał, ale bardzo podoba mi się to, jak Alizadek się powoli rozkręca. Być może w sezonie 2029-2030 będzie gotowy. Ale panowie, nie da się wygrać. Ale ten Alizadek rzeczywiście miał jakieś takie kuriozalne liczby, że tam 7 strat, jednocelne podanie. Fenomenalne, to jedna z lepszych takich linii. Zero udanych driblingów. Zero. Popularny kocik. Baluła, nawalony Baluła bez jednej nogi i po prostu śpiący, bo przed prysznicem zrobiłby to lepiej. Kurde, ja rozumiem wygrać w Białymstoku, ale wygrywasz sobie z Gurgulem wystawionym na lewej obronie, po dwóch golach młodzieżowców. W ogóle, no fajnie ta Jaga gra w końcówce. No i co? Jednego gola strzeliła. Mrozek też robi interwencje takie, że ola Boga. No, Mariusz Rumak może budować swój mit założycielski, zwłaszcza, że Lechowi słabo się grało zawsze w Białymstoku, tam chyba 12 ostatnich meczów to jedno zwycięstwo. No i jeszcze to jest piękne, że na stronie, gdzie jest Hotić, Golizadech i Baluła, zaraz największym ratunkowym będzie Alan Czerwiński, bo z ostatnich zmian na prawą stronę to Alan Czerwiński zagrał najlepiej jak za Baluę wszedł, co już jest w ogóle piękną wisienką na torcie. Tego wszystkiego. No nie, no właśnie jak patrzysz, znaczy z jednej strony to jest wspaniałe, jakim składem to robi Rumak, z drugiej strony no te transfery, ten Anderson to już na szczęście nawet nie wszedł na boisko, ale to jest paździerz. Już możemy chyba sobie oficjalnie powiedzieć, że to jest kawał paździerza. Afonso Sousa... On jest paździerz. Młody, on jest młody. On to jest młody Portugalczyk. On jest młody z Portugalii. On Azulejro w całym domu porozwieszany. Paździerz. I fajne jest to, że okej, masz tego Eliasa Andersona, który jest totalnym paścierzem. Dobra, wejdźmy do akademii, zejdziemy. Gurgul, zapraszam do pierwszego składu na Jagę, jakbyś tam mógł wyjaśnić tych wszystkich ich ofensywne tridente albo nawet quadrodente. A on mówi spoko, nie ma problemu trenerze i on to robi. Świetne, świetne. Naprawdę. Ja myślę, że Lech powinien sobie założyć limit, tak jak macie w aplikacji mobilnej banku, na przykład ile blikę możecie max. To tyle Lech powinien sobie na transfery zrobić jakiś taki limit do, nie wiem, 800 koła, może coś takiego, bo Damian, ty będziesz wiedział lepiej pewnie, ale mam teraz taką teorię, niezbyt popartą żadnymi badaniami, że im droższy transfer Lecha, tym gorzej. No, że te takie transfery, no ten na przykład Pereira to za jakieś grosze go chyba kupił. Sprawdzić, nie? Czy nie Sisi. Ja bym generalnie Lechowi założył taki limit, ile kosztuje bilet PKP stacji Wronki Poznań Główny i po prostu te gówniarze je zwozić. Kto wychodzi z Wronek, wie, że umie grać w piłkę, nie? Wchodzi Gurgul, znałeś, coś tam kojarzyłeś, że wchodzi. Kto wychodzi z Wronek, umie grać w piłkę, zazbrzało trochę dwuznacznie, ale też może być prawdziwie. Na dwójnasób. Opinia, która równie dobrze mogłaby się sprawdzić w latach 90., jak i w trzeciej dekadzie XXI wieku. Więc po prostu no nie kupujcie tych ludzi. Te pieniądze, nie wiem, rozdać, zjeść, albo tak KGHM-owi dać, kupcie akcje. Zagłębie będzie wiedziało, jak to przepalić. No. Według Transfermarktu trzy najdroższe transfery Lecha do klubu w historii to Ali Golizadech, Alfonso Souza i Adrien Baluła. O Jezu. Nie znasz, czwarte miejsce jest Welde, no tutaj akurat to był dobry transfer, a na piątym Murawski, na szóstym Tiba, na siódmym Kanstrem, więc od tego czwartego miejsca jest okej. Okay. I na 600 koła ustawiamy limit w aplikacji Tomaszowi Rząsie, tak? No nie, bo ten właśnie milion 100 tysięcy euro to jest max, bo za tyle poszedł Welde. Za 1 200 000, znaczy przyszedł, za 1 200 000 już przyszli Baluła i Souza. 1 100 000 euro to jest limit, który Lech powinien sobie w swojej aplikacji transferowej ustawić. I do tego pułapu transfery naprawdę są udane, bo w tej dziesiątce z nieudanych jest już tylko Jan Sykora. Jan Sykora zagrał z Barceloną w Lidze Mistrzów, z tego co pamiętam w ogóle, jak już Lech go odpalił. No tak. No. Ale w ogóle tak bym powiedział, że pomiędzy 750 a 1 100 000, o taki limit, bo poniżej 750 to już jest właśnie Jan Sykora, Niklas Barkrot, Wojo Ubiparip, Muhammad Keita, czy Giorgio Crnomarkowicz.
Ja ci powiem inaczej, a pomyśl, co by było, gdyby po prostu te pieniądze zamiast wydawać na jakichkolwiek piłkarzy, wrzucili w budżet płacowy i jak trzeba jakiegoś młodego Polaka zatrzymać, to mu dać, żeby po prostu grał tutaj dalej. To, by no, po prostu... to jest coś, o czym mówiłem już jakiś czas temu, że tak powinny polskie kluby robić. Nie no, my mówiliśmy o zamknięciu granic, o konkretach, a nie jakichś pierdołach. Wychodzi jeszcze, wiesz, chęć poznania świata, nie? Taki skóraś chciał poznać świat. No. Kobita mu też może mówiła, że weź wyjedźmy z tej Polski, wiesz, można tu się wzięli, wyjechali. Nie wiem, jak mu tam idzie w tej Belgii. Ale to jest właśnie to, trzeba zniechęcić do świata. W Truman Show też chcieli zniechęcić, żeby on nie wyjeżdżał. I tam nawet jak szedł do jakiegoś biura podróży, tam było, że samoloty spadają, jest mnóstwo wypadków, nie warto nigdzie wyjeżdżać. I to jest metoda na rozwój Akademii Lecha Poznań i klubu, zniechęcać do świata. Przecież jest jeden sprawdzony, skuteczny pomysł. Komunizm. Po prostu zamknąć się na inne kraje i tyle. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym. No, kiedyś działało i było znakomicie. Ile lat miał Boniek, jak wyjechał? 100. Dużo, na pewno... bo musiał siedzieć tutaj. Dejna też siedział. No, dobra, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie komunizm jest coś, czego potrzebujemy i to uzdrowi polską piłkę. Zamknąć kraj, odebrać paszporty. I po prostu pomyślcie sobie, jakby ci wszyscy piłkarze zostali w Polsce, nie? Ci wszyscy najlepsi piłkarze polscy, którzy grają za granicą, jakby musieli grać w ekstraklasie, jacy bylibyśmy mocni wtedy. Trzeba wznowić tę akcję, kiedyś było zabierz babci dowód, zabierz wychowankowi dowód. Podpisujesz deklarację gry amatora, tak jak musisz podpisać tam grając w rozgrywkach PZPN. Okej, okay, ale od razu dowód osobisty i paszport, tutaj mi kolego oddajesz i pan w WZPN-ie czy tam w innym mazowieckim Związku Piłki Nożnej ma taki bank dowodów i paszportów polskich. To chyba trzeba rozwinąć, bo jest z tego co wiem strefa Schengen i oni muszą mieć te obrączki jeszcze na nogi, tak? Założyć mu polskim piłkę. Jesteś ligowcem, zakładasz no ten bransoletkę z Iławy jakby. Ale to znaczy, musimy po prostu wyjść z tej strefy, Leszek, no szanujmy się, jaka strefa Schengen. No, znaczy, no to też trzeba wyjść, ale zanim wyjdziemy, to Iławski Rolex. Nie, ale to też moim zdaniem byłoby spoko, żeby po prostu każdy młody polski piłkarz musiał się codziennie meldować na komendzie. I jak się spóźni 15 minut, to są od razu psy spuszczane. I wiesz, po lesie go gonią z latarkami. Godzina policyjna, Tomasz Rządza z taką wielką pałą chodzi i... Co? Gurgul? Przy dworcu zachodnim się kręcisz? Myk, 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 tutaj na Marcelin tutaj siadasz na dupie i nigdzie się tutaj nie bujasz. Michał Skóraś widziany blisko autobusu sieci Flixbus. Następne dwa mecze ławka, nigdzie się nie ruszasz, człowieku. Słuchajcie, ale z drugiej strony, bo to też tak bardzo kombinujemy, ale to też już nawet Lecha Poznań z takimi środkami, które widzimy, jakie wydaje na piłkarzy, no to mówimy o milionach ten, to nie stać, żeby zbombardować ten dworzec PKS i PKP w Poznaniu? No to taka wielka akcja? No, przecież to ile? To ile zapłacili za goli za Decha? Ponad 1 000 000 euro, tak? No to, za 1 000 000 euro to możesz kupić bardzo dużo materiałów wybuchowych, pewnie, albo sam zrobić. Saletra na pewno nie jest wcale taka droga. No dokładnie. I po co to? A na autostradę? Jest jeden problem tylko. Jeden jest problem i Mateusz Kosiba nie napisał faktycznie, że wtedy po prostu wszyscy najlepsi piłkarze w kraju dostawaliby wezwanie do WKU. No i wiadomo, w jakim klubie wtedy wylądowali. Więc tutaj trochę lipa. No. Z tym a to mogliby, Lech by mógł odpowiedzieć powołaniem do PKP Cargo. Niech się licytują, niech walczą. Furtek, nie odrzucałbym pomysłu piłkarzy pańszczyźnianych. To prawda. Wszystkie pomysły najlepsze już polska szlachecka wymyśliła. Ale właśnie. Czego by z tego nie czerpa? Nie czerpiemy. Piłkarz pańszczyźniany mi się najbardziej podoba. Kinga nam pisze, żebyśmy nie szaleli z takimi tematami, bo nam program zdejmą. Słuchajcie, pańszczyzna to jest program, który powinien być omawiany regularnie. Chyba, że Kindze chodziło o bombardowanie. To był żart, ale z pańszczyzną żartem już nie jest. 8 dni pańszczyzny piłkarza w klubie piłkarskim. Może 2 dni odrabiać jego konkubina / potomstwo. Dziesięcina już była, 10. część pensji na sędziów się kiedyś wydawało. Także ten szlak jest przetarty w polskim futbolu na różne pomysły z Rzeczpospolitej Szlacheckiej. No i poza tym prezesie klubu wchodzący w kontuszu, no fajnie by to wyglądało. A piłkarze w kontuszach grający, Lech tam wyjebany, z szablą u pasa wychodzi na to boisko i
Gramy, kurde! I słuchajcie, i taki jakbyśmy tak grali, i taki okrzyk na nich, no to niedobrze by brzmiał, jakby to tak było? Naprawdę, to wszystko się sprowadza do jakichś tam merytorycznych jednak rozwiązań. Tak, wszyscy kibice by zmienili swoje przyśpiewki, każdy klub by śpiewał po prostu Bogu Rodzice. O, widzę teraz tego kibica Lecha, który mówi, kurde, chyba na okładce jest o Lechu, to będzie ciekawe, pochwalą, a tu wchodzą, komunizm, pańszczyzna, odebrać paszport Gurgulowi. No, póki piękno. Jest czas, trzeba to zrobić. Pozdrawiam. A tak naprawdę to... Nie, spalimy tego Lecha, aczkolwiek Jaga też zagrała dobrze. To w sensie, jak ktoś mówi, nie, Jaga już się skończyła, jak już padła twierdza Białystok pod naporem wielkich rumaków, to już nic. Kurde, Jaga naprawdę zagrała dobrą tę drugą połowę. A pan Kali Skaner to może być dobry piłkarz w tej ekstraklasie. Chłop, podoba mi się to, że chłop musiał po prostu skończyć karierę na pół roku w Eintrachcie Brunswick, poszedł do normalnej pracy, był konduktorem, i Jaga mówi, dobra, to cię weźmiemy, i wchodzi i naprawdę wygląda dobrze. I też Bartosz Mrozek, bo przy Legii o tym nie powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że Bartosz Mrozek, Kochalski, Zych pokazują takiemu klubowi, który nazywa się Legia Warszawa, że może być młody bramkarz w bramce i on daje coś ekstra. Wyobraźcie sobie. Jest taka możliwość. To są rewolucyjne koncepcje. To do Warszawy jeszcze nie dotarły, takie futbolowe. Pańszczyzna, okej. Okay. Zabieranie paszportów, tak, ale stawianie na młodego, dobrego bramkarza, no nie przesadzajmy. No ale ja się zastanawiam, no bo jak ten Kali Skaner ma być dobrym napastnikiem, no ale to tu się naprawdę z przodu w Jadze trzeba będzie grać w 13. Bo już zobacz, w tym meczu w pierwszym składzie nie wyszedł Hansen, który strzela bramkę. No wszyscy wiemy, że Afimiko Pululu to jest najlepszy zawodnik w tej lidze i nie możesz nie grać najlepszym zawodnikiem w tej lidze. No, w tej części Europy się mówi. W tej części Europy. No to tam naprawdę z tego przodu w Jagiellonii to się tłok robi, aż dziwnie. Naprawdę aż dziwnie, że nie sądziłem, że przed sezonem powiem, że Jagiellonia Białystok to ma dużo jakościowych graczy. Słuchaj, oni mają, jeśli chodzi o samych napastników, to wygląda tak, że mają Pululu, mają tego Naranjo, też podchodzi pod napastnika trochę, nie? No, ofensywny zawodnik. Mają Imaza, mają teraz tego Kali Skanera i jeszcze tego wszystkiego jest to Polkiewicz Krzysztof, który co prawda nie gra na razie, ale może grać. No Imaz to się męczy na dziewiątce, także to jest ewidentna dziesiątka, to nie można powiedzieć. No, ale dziesiątka to też jest napastnik, tylko cofnięty. Obrońca to też jest napastnik. Tylko dokładnie, tylko bardzo, cofnięty, bardzo. Jest bardziej. Słuchajcie, mam jeszcze jedną rzecz o Rumaku, bo wiadomo, że Rumakowi chyba tu wszyscy życzymy dobrze i robi świetną robotę, dobry przekaz leci, ale jedno zdanie z jego wypowiedzi po Jagiellonii troszeczkę mnie zaskoczyło, bo Mariusz, bo widzieliśmy takie Lech ofensywny, kontrolujący mecz i w drugiej połowie niekontrolujący mecz, delikatnie mówiąc. Rumak powiedział, po przerwie nie chcieliśmy się cofnąć. No to kurwa, plan nie wyszedł. Ale no też weźmy pod uwagę, że grali z Jagą i to na wyjeździe. Ale nie chcieli się cofnąć, tak? Nawet jeśli nie chcieli się cofnąć, to mogli i tak się cofnąć. Czasem robisz rzeczy, których nie chcesz zrobić. Znaczy dobrze powiedział, że oni nie chcieli, ale musieli, no to dużo rzeczy tak. Czy chcesz się codziennie wstawać o 7 rano? No nie chcę, ale musisz, no więc po prostu to robisz, także tutaj nie ma co. Nie, no oczywiście, ogranie jednej z najlepszej drużyny w tej części Europy, czyli Jagiellonii, duży sukces. Tak. Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy w tej części Europy, ale w tamtej części Europy to na pewno. Tak. Czyli wniosek z meczu Jagiellonia-Lech jest taki, że komunizm musi wrócić. Pańszczyzna, nie, bo bawimy się w półśrodki. Pańszczyzna, bo przy pańszczyźnie możesz mieć cały czas otwarte granice, tu nie trzeba robić jakichś takich ruchów. Po prostu chłop przypisany jest do ziemi i nie może się ruszyć. I tu będzie chłop przypisany do boiska i sprawa załatwiona. Znaczy, mamy te wszystkie szkółki piłkarskie i ci
młodzi adepci futbolowi chodzą wspólnie do szkoły, nie? Tak to wygląda, od małego często. Ja bym może po prostu w tych szkołach wykluczył naukę pisania i czytania, żeby ci młodzi piłkarze po prostu byli niepiśmienni, byli analfabetami. Nie uczyłbym ich w ogóle matematyki, żeby oni nie mogli policzyć sobie, ile zarabiają. W ogóle nie uczyłbym ich niczego. Od rana do wieczora, żeby mieli WF. Ewentualnie mogą jeszcze mieć muzykę i mogą jeszcze mieć trochę plastyki. I biologii mogą mieć jeszcze trochę, żeby wiedzieli na przykład, jak coś ich boli, że co ich boli, nie? Najważniejsze, żeby nie mieli geografii. Oni nie będą świadomi, że jest coś poza Poznaniem na przykład. Globus Polski. Tak, tak. Albo mieli na tym globusie Polski właśnie. No. O, właśnie. I już nie byłoby żadnej też, że tam Akademia Lecha Poznań, Akademia Legii Warszawa, Staw Hodowlany Zagłębia Lubin, Staw Hodowlany Wisły Płock i później Kanał Plus wywiady w przerwie po tych 18 latach nie pobierania żadnej nauki. Wychodzi taki piłkę, gol. Tak by wyglądały mniej więcej rozmówki w przerwie. Ja jestem fanem. No i przede wszystkim odbieranie praw rodzicielskich rodzicom jeszcze za młodu i jakby przekazywanie ich państwu. Państwo przekazuje je wtedy klubowi. Generalnie po prostu tych rodziców można za pomocą Wojciecha Hajdy wystrzelić gdzieś za granicę, bo tych ludzi, oni już się zreprodukowali, oni dali nam coś, czyli dziecko do stawu hodowlanego klubu piłkarskiego i można się ich pozbyć. Nie, no może nie aż tak, ktoś podchodzi pod jakąś eksterminację. Zamykanie, wiązanie ludzi do ziemi i demolowanie szkolnictwa, git. Strzelanie ludźmi za pomocą Wojciecha Hajdy, o już nie za bardzo. Dobrze panowie, teraz 20 minut gadania o pierdołach, gdyż opowiadamy o meczu Ruch Warta. Co was w życiu boli? Co was dręczy? Jakie macie obserwacje? Co was nie tylko boli, że Rychu Poja chce uczciwie zarobić. Nic mnie tak nie boli. No. Zainteresowania wasze, jakieś nowe hobby, jakiś serial, film. Przyjmę wszystko. 20 grałem minut. Mecz teraz w sobotę w lidze w tenisa i wygrałem chyba pierwszego seta. Drugiego przegrałem i trzeci graliśmy super tiebreak. Bo było za mało czasu, czyli do 10 i przegrywałem już 9-2 w super tiebreaku i nadgoniłem do 9-8 i zapisałem tak i przegrałem 10-8. Czyli liczy się reakcja w tenisie także. Jesteś takim rakowym tenisem. Ja oglądam z żoną to Love Never Lies i Demon. Ten drugi sezon to już za dużo. Ty sobie włącz edycję hiszpańską i włoską. To jest najlepsze. Zrobimy to. Ale naprawdę nie wierzę, że może być. Ten drugi sezon już mnie po prostu złamał jako człowieka. Love Never Lies to jest najlepszy program wyprodukowany w historii. Nie, jakby ten koncept... Jest nie na bieżąco z Love Never Lies. Ja nie widziałem tego. To jest... Koncepcja polega na tym, że biorą 6 par do programu i to są pary z problemami. Z jaką przeszłością, coś tego, coś tam było. Badają ich wykrywaczem kłamstw. Oczywiście tam jest I Detect, więc to jest najlepszy wykrywacz kłamstw. I program polega na tym, że dzielą te pary na pół i 6 singli wyrzucają do willi pokus, a 6 osób jakby drugich połówek siedzi w willi obaw. Do tej willi pokus dorzucają singli, ale nie tam takich, że wiesz, Marek z brzuszkiem, czy Janinka, która w ogóle wygląda totalnie przeciętnie, tylko jakieś tam tancerka, zumby, czy tam sam. Znaczy, ja zdradzę kulisy. Typiarze, która była w 9-letnim związku, dorzucili mistrza Polski w brazylijskim jiu-jitsu o wyglądzie po prostu greckiego boga. A typiara, nie no, ja jestem 9 lat w związku. I przychodzi mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu, ja mówię, za dużo. I wlewają tam do tej willi pokus dużo alkoholu, dużo takiej muzyki podkręcenie dupką i dużo tych singli i robią tak chochlom. No i oni tam są tydzień czy dwa, po czym tym przegrywą z willi obaw puszczają to wszystko, nie? I tam, o, twoja dziewczyna gdzieś się z jakimś Mariano, zobacz. A najlepsze jest to, że pani Bohosiewicz mówi, a
ale słuchaj, to jest tylko wersja podstawowa. Jak zapłacisz nam 1000 zł ze wspólnej puli, to możesz wykupić wersję premium. No i później jest oczywiście, i cały czas tam są te testy prawdomówności, tam wychodzą różne kwiatki. U jednych wychodzi, że ta poszła z kolegą na kawę z pracy, ta się gździła, czy ten się gździł z jakąś inną. No i później jest zamiana, czyli ci przegrywi, teraz idą do Willi Pokus i im dorzucają nowych singli, podlewają to wodą, muzyczką latino, kręcą. Cudowny format, naprawdę polecam, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Tak, jeśli myślisz, że to jeszcze jeden randkowy reality show, jesteś naprawdę w błędzie. Tak? To jest lepszy niż Hotel Paradise? Bo ja oglądałem tylko Hotel Paradise. Nie ma startu, Hotel Paradise jest... No nie ma startu po prostu. Ale to jest tam z tym wykrywaczem kłamstw? Był jakiś taki, był jeszcze jakiś z wykrywaczem kłamstw chyba, nie? Coś fake, coś tam, też widziałem, ale nie sprawdzałem jeszcze tego. I potem wychodzi behawiorysta i przez godzinę ci mówi jakieś rzeczy. Behawiorysta to był ten, jak się nazywał ten kapitan Galaxii, ten taki łysy od kotów, co prowadził ten program. Jason Galaxy to był. Jason Galaktyka. Prowadzący historii. Świetny jest ten program. Jason Galaktyka. On w ogóle nie ma żadnego podejścia do tych kotów, przecież te koty zawsze go upierdalają. Chodzi do kota, pcha tam łapy, krew leci z tego. Jezus Maria, obejrzyjcie sobie, to jest najlepszy program w telewizji, jaki kiedykolwiek powstał. Moim zdaniem powinien powstać taki program, Jason, który prowadzi Jason Galaktyka, ale w poprawczaku, nie? Że on tam na miesiąc wchodzi, oni go biją doszczętnie, on po miesiącu po prostu cały w gipsie i tak, dzisiaj naprawiliśmy Mariusza, który ma 7 wyroków mimo bycia 13-latkiem i przypalał po prostu kilka kamienic u nas na ulicy, a tak, uznaje tę rewolucję za udaną. Ja się zastanawiam, bo najpierw był ten, był Cezar Milian, nie? I on robił o psach. Jak jego raz pies ugryzł, to latało na YouTubie, był viral, bo jego pies ugryzł. A Jasona Galaxii, kurwa, w każdym odcinku te koty go nie zabijają. Adam opisze, że takim Jasonem Galaktyką mógłby być Wojtek Jagoda. To jest, ja bym to widział. No trochę tak, robienie dobrej Jason, gry. Jason Galaktyka, który naprawia Ekstraklasę, wchodzi na 2 tygodnie do klubu. On, w sumie Piotr Stokowiec jest Jasonem Galaktyką ŁKS-u. Wszedł na rundę i po prostu zepsuł wszystko. Ale ja to widzę, rzeczywiście wchodzi na przykład ten polski Jackson Galaxy do klubu Ekstraklasy i jest ten problem. No ten zawodnik, no sika na wycieraczkę. No nie, no musimy go oduczyć jakoś. 2 tygodnie teraz terapii behawioralnej, żeby go oduczyć, bo on tak robi. No niestety. No. Znaczy, mnie przeraża fakt, ale znaczy powoli się z nim oswajam, ale że jakby ludzie, którzy poszli do tego programu, co mówicie, tam podlejemy was wodą, dodamy mistrza judo i na pewno wszystko się dobrze skończy dla waszego związku, zwłaszcza, że już macie jakieś problemy, że jakby ludzie się na to decydują świadomie, bo ważniejsze jest być przez chwilę sławnym, nie wiem, zyskać ludzi na Instagramie, niezależnie, znaczy, bo jakby już w telewizji widzieliśmy wszelkie możliwe kompromitacje ludzkie i ci ludzie nie dostali żadnego ostracyzmu społecznego, tylko wręcz na tym zyskali. Dzięki temu mają teraz duże konto na Instagramie i na tym zarabiają hajs. Więc z jednej strony ci ludzie, którzy tam idą, praktycznie wiedzą, że sobie złamią w jakiś sposób życie uczuciowe czy tam związek, ale z drugiej strony zarobią lajków na Instagramie. A kurde, kobiet to mało na świecie i facetów, a lajki na Instagramie to jest jednak coś bezcennego. Ale oni też mogą być dogadani, bo na przykład w tym Hotel Paradise były sytuacje, że ktoś tam wchodził i był w związku i ta osoba, która była z nim w związku, o tym wiedziała, ale ten ktoś udawał singla, żeby po prostu być trochę w telewizji i tam niby wchodził w jakieś związki, ale ich nie konsumował i wiecie, show biznes, straszna sprawa. Ale podoba mi się bardzo komentarz Mateusza 92. Kot gryzie Wojtka Jagodę, a ten mu mówi, że to powinno być zabronione. To powinno być zabronione! Cudowne. Mateusz chyba wygrywa dzisiaj. Chociaż konkurencja na czacie dzisiaj jest bardzo duża, jest mnóstwo kozackich komentarzy, to Mateusz chyba wygrał. Czy to tyle o ruchu Warta? Czy coś jeszcze? Jeszcze na koniec komentarz jestem. Paweł, na TVN-ie Krupa i ta od Pilatesu prowadzą coś podobnego. Generalnie jak wam idzie źle w związku, to spróbujcie schudnąć i się przebrać grubo lewy.
No to albo wstawajcie wcześniej i zostańcie KGHM-em. Jak wam źle idzie w związku, to nie wiem, może piłkarzem Zagłębia zostańcie. Mecz piątkowy z wieczora, czyli... Czekaj, bo szukam tylko, czy Jan Woś czegoś nie powiedział o tym meczu. No. Nie powiedział, chyba już nikt nie pyta Jana Wosia o zdanie niestety. No, ale to było fajne. Janusz Niedźwiedź wygrywa powiedzmy jakiś mecz. Wchodzi na konferencję, wpieprza się Jan Woś i mówi rzeczy. Prowadzi konferencję prasową. A co jeśli Robert Warzycha wciąż siedzi na trybunach Górnika z krótkofalówką, tylko ona już nie odbiera i on to o tym nie wie? Jan Woś wczoraj obchodził 50. urodziny. Życzymy wszystkiego dobrego. A Leszek, przychodzi starszy były piłkarz do komisu z telefonami i mówi: dzień dobry, moja krótkofalówka już nie działa. A ten pan z komisu mówi: nie, no wszystko jest okej. Okay. No to dlaczego, gdy do niej mówię, to Urban nie wykonuje zmian? Tak to powinno wyglądać. No tak, tak. Słuchajcie, Dawid Balda mówił rzeczy. Dawid, gdzie zniknął Dawid Balda? Bo rozmawiamy o meczu Śląsk Stal Mielec. Masłowski go nawet w Lidze Plus Ekstra disował otwarcie, że... Tak? Ja tak, nie tak. Tutaj już wcześniej poszedłem spać, ale tak było, że Dawid Balda to śmieć taki, czy co? Czy no bekę po prostu wszyscy z niego mają, już nawet Magiera w meczykach, przecież chyba Damian to byś tak. Świadkiem powiedział, że dobrze jakby Balda trochę się jednak zamknął. W sensie... Dawid Balda, mam wrażenie, w sensie ten przekaz Jacka Magier był taki, tak przekładając ze słów człowieka bardzo kulturalnego na słowa, które mogą paść w naszym programie, Jacek Magiera w dużym skrócie i parafrazując powiedział: Dawid pieprzył strasznie i wkurwiał już to absolutnie wszystkich, więc poprosiliśmy go, żeby przestał się odzywać i teraz ja będę się komunikował ze światem zewnętrznym. Tak w dużym skrócie wyglądało to mniej więcej tak. Jest coś zabawnego w tym, że Dawid Balda powiedział, że Śląsk ma najlepszy zespół, najlepszego trenera, najlepszego dyrektora sportowego, Dawid Balda celnie o samym sobie, najlepszych kibiców, najlepsze wszystko i zaczyna ten sezon Śląsk o dwa razy. I Śląsk jest cały czas pierwszy, bo tak jest na Transfermarkcie i to jest tabela dla niego wiążąca. Tak, Transfermarkt rządzi Polską. Śląsk Wrocław na pewno nie ma najlepszych kibiców. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wystarczyło mnie słuchać przez ostatnie pół roku, to bym wiedział, czym to się skończy i jaki jest ten, i żeby nie budować tej bańki tej, tylko bańkę z pokory i już mówić, że ponad stan, nie damy rady, te puchary to fajne, ale dziewiąte miejsce czy siódme też jest w porządku i fajne. No Jacek Magiera też się będzie komunikował, ale przez mniej więcej jakieś jeszcze 5 spotkań, bo po siódmej porażce z rzędu zostanie zwolniony, więc wszyscy wiemy, że jeszcze wkurzył dyrektora sportowego, a w Polsce to jest tak, że dyrektor sportowy ma rację, a nie trener, i to trener jest najczęściej problemem klubu, a nie dyrektor sportowy. Parę klubów już to pokazało, także tylko sobie bat nakręcił na siebie. No skończyło się szczęście, no co ja mam powiedzieć. Mówiłem to już tydzień temu, i nie będę się nawet powtarzał. Słuchajcie, mam tezę roboczą. Gdyby taki rzut wolny jak Stal zagrała, nie wiem, Barcelona czy jakiś inny Manchester City, to sraka w mediach trwałaby jakieś 4 tygodnie. Ja to słyszę. Oni umią, a my nie umiemy. To jest bardzo prosty element. To można wypracować. Dlaczego tak. W Polsce to się tak nie gra? Stal Mielec to zagrała i tak... W przerwie już generalnie ludzie zapomnieli, a po prostu zagrali se jak... Słuchaj, no i tu wychodzi prosta rzecz. Który trener na to wpadł, a który nie w tym meczu? Bo było dwóch trenerów. I Kiereś wpadł, a Magiera nie wpadł. Ja nie wiem, dlaczego straszne milczenie tu widzę ze strony Leszka i Bartka. Magierarze, no halo, słucham was. Mieliście pół roku użytku. Teraz czas jest na obronę trenera Magiery. Macie jeszcze 5 spotkań, zanim go zwolnią. Możecie to jeszcze zrobić. Daję się wygadać wam. Nie chcę po prostu... Ja moim zdaniem Śląsk zagrał 2 dobre mecze. Co? A ja ci powiem, proszę bardzo. Już odpowiadam. Spieszę z odpowiedzią. Jak to mówi Marcin Najman? Kolego, spieszę z przedpowiedzią? No nieważne. Spieszę z odpowiedzią, że Jacek Magiera... No nigdy nie mówił, że ma Śląsk zdobyć mistrza Polski.
To nie jest Dawid Balda. Więc Jacek Magiera wciąż jest bardzo wysoko i wciąż robi dobrą robotę. I dobry przekaz leci od Jacka Magiery, więc to, że Śląsk przegrał dwa mecze, w żaden sposób nie jest czymś zaskakującym. To jest zaskakujące, że aż wygrał tyle jesienią. Mnie teraz zaskoczyło to, że 2 godziny 15 minut już gadamy. W sumie to zleciało szybko. Ale no, jakby ten Śląsk jeszcze grał słabo, to okej, okay, ale Śląsk nie gra słabo. Śląsk gra naprawdę w porządku. Tak, a wiesz, kto jeszcze dobrze grał w piłkę nożną? Dopóki się nas nie posłuchał. Kto jeszcze grał dobrze w piłkę nożną i było źle? Korona Kielce grała dobrze w piłkę nożną. I co z tego wynikało? Dopiero jak posłuchali naszego programu i zrobili rzeczy związane ze szczęściem w postaci kominiarz, uśmiechnięta żabka i cała reszta, co oficjalnie napisał prezes Korony Kielce na Twitterze, że to zostanie zrobione, to sobie walnął w 90 minucie dany trecho ŁKS. Można powiedzieć, że szczęście zaczęło sprzyjać. Więc wiesz, tutaj niestety jest zabrany Zohore i Bortwick Jackson i już nie ma szczęścia. A 0 minut Jehora Madsenki, który jak Śląsk wygrywał wszystko, to grał na tej lewej stronie, a ze Stalą Mielec to już nie jest dobry Jehor Madsenko, to nie jest dobry przekaz Jacka Magiery. To jest zły przekaz Jacka Magiery. No, cóż powiedzieć? Cóż powiedzieć? Śląsk Wrocław ma taki problem, że teraz była ta przerwa i jak była przerwa, to inne kluby i piłkarze i trenerzy mieli czas, żeby się zastanowić, bo jak jest sezon, to nie ma na to czasu. Tu grasz mecz, tu masz trening, tu musisz się zająć rodziną jeszcze, iść do galerii. Śmieci handlowej, trzeba wynieść, pozmywać. Spodnie, zagrać w Fortnite'a, nie ma czasu. A teraz był czas i się zastanowili i wszyscy zauważyli, że Śląsk jest liderem i już grają z tym Śląskiem tak, jakby był liderem, czyli ustawiają się defensywnie i czekają na to, co zrobi Śląsk. A Śląsk, jak grał dobrze, to on raczej ustawiał się defensywnie i czekał na to, co zrobi przeciwnik. I przeciwnik przeważnie robił niewiele, a Śląsk strzelał gola albo dwa. I teraz ma problem, Jacek Magiera musi wymyślić, co zrobić w sytuacji, w której jego drużyna musi przeprowadzać atak pozycyjny. Ten atak pozycyjny istnieje, ale jeszcze nie jest aż tak dopracowany. Ale wydaje mi się, że Śląsk skończy w top 4. Jak każda polska drużyna, tak samo Śląsk czuje się dobrze wtedy, kiedy nic nie musi. Kiedy to stawiają na tą drugą drużynę. A jak zaczyna się presja, jak zaczynasz być stawiany jako faworyt, to się wszystko sypie. Kącik chwalenia Stali Mielec. Wygrali sobie w Warszawie, wygrali sobie w Szczecinie, wygrali sobie we Wrocławiu, zremisowali w Białymstoku, jeśli mnie pani nic nie myli, gdzie wszyscy dostają w czerp, poza Stalą i Lechem. A Jacek Magiera wczoraj właśnie w programie Meczyków przyznał, że Kamil Kiereś to jest jedyny obok Jana Urbana trener, z którym nigdy nie wygrał. Kamil Kiereś. Czyli Kamil Kiereś jest takim kamieniem dla nożyczek Jacka Magiery, można powiedzieć. Nie jest tak łatwo wygrać z Kamilem Kieresiem. Umówmy się. To jest ja bym bardzo powiedział, że jest trudno wygrać z Kamilem Kieresiem. A jeszcze najpiękniejsze właśnie, że no ewidentnie rozwiązanie taktyczne, na które on wpadł, zaowocowało bramką. I tak jak powiedział Damian wcześniej, jakby to był Jurgen Klopp, to sraka byłaby na cały świat. To po pierwsze. I po druga ważna rzecz, dlaczego Kamil Kiereś to jest wspaniały trener. Jak patrzysz na Kamila Kieresia, jak myślisz, ile czasu on spędza przed komputerem? Tylko, no, żeby Kamil Kiereś wieczorem sobie na Olixa wchodzi. Mówi, daj, na kury popatrzeć i to jest jego czas przed komputerem, a to i tak pewnie musi najpierw młodego. Gorące pasaty w twojej okolicy. Tak. Ale może właśnie jakieś jest oto piłkarze z łotewskiej drugiej ligi, którzy mogą się przydać w Ekstraklasie. I też właśnie mamy dla ciebie gorącego napastnika z drugiej ligi łotewskiej. Sprawdź gdzie. No ale w ogóle mam taką teorię, że Kamil Kiereś jeszcze nigdy nie miał tak mocnej drużyny jak teraz. Personalnie. Ty, bo ale ten środek, że on może w środku wystawić naraz Wlazło, Hinokio, Domańskiego i Strzałka? Kurde. Nie, on ma naprawdę mocną drużynę. Zobaczcie, jest Kochalski, na ten moment top 3 bramkarzy w lidze. Ściągnęli tego Pinżo,
czy też Pingota, jak kto woli. I to jest bardzo mi się podoba Pingot. Ja, wygląda to na dużo dla mnie ciekawszy transfer niż chociażby ten Wózkowicz z Agoradą, jak się odnowić tak tym jara. Dobrze wygląda chłopak. Mają, kurde, Gettingera jeszcze w tym, jeden z lepszych bocznych obrońców w lidze. Mają tego Domańskiego. Matras jest skałą po prostu. W ataku jest Szkurin, top 3 napastników widzę. No Kiereś ma naprawdę mega ekipę, sobie tam zmontował. Ale to trochę jest tak, że to Kiereś. No i nie możemy zapomnieć oczywiście o trenerze Majewskim, ale to jest tak, że on trochę zrobił tą drużynę, a nie to, że dostał tego samograja i po prostu stary, jakby tą samą ekipę dostał któryś z tych trenerów komputerowców, to wiesz co by to było? To by był ŁKS 2. To by się tak skończyło. Domańskiego by zgubił, aż Kurina połamał. No. Tak by dokładnie było, a że pan Kiereś to się po prostu na robocie zna. No to się kończy, jak się kończy, że Stal Mielec tutaj po prostu początek sezonu pokazuje moc. To tak, że się nie pieśli w tańcu, tylko mówi, słuchajcie, do Wrocławia to my jedziemy, ale po 3 punkty i to tak na luzaku. No to, że Kochalski musiał się ze 2 razy rzucić, wielkie Michalo, no to przecież ledwo się spocił chłopak, a w ogóle nie wiadomo, czy się spocił. A jeszcze wróci Leandro ze swoją siłą 40-letniego doświadczenia. To wtedy Stal naprawdę może zaatakować. A jeszcze chciałem powiedzieć, że podoba mi się ten strzałek. Młody, ciekawy. Widziałbym go na przykład w Legii Warszawa, no, która ma teraz kłopoty trochę kadrowe. Może on by dał trochę tego pozytywnego szaleństwa i młodości tej drużynie. Myślę, że Legia może się zainteresować tym młodzieżowcem. Tak. Podoba mi się właśnie spin teraz, że kurde, a może by Legia ruszyła po Tomasza Pieńko z Zagłębia Lubin. Znam takiego piłkarza, który w Legii był i był młody i nawet na podobnej pozycji. Co? Mógł se grać, nie? Mógł se chłopak grać, ale se nie pogra. Nie, ale to Legia ma rzeczywiście jakiś taki kulturę pracy, że a po co nam on tutaj się będzie kręcił po tym klubie, a co to my sobie nie możemy mieć Elitima i jakiegoś tam Augustyniaka na środku? Możemy, a młodzi to niech, o. Młodzi to teraz by wiesz, wszyscy co chcieli. Ja bym na miejscu Legii jeszcze zainteresował się takimi młodymi Polakami, co niedawno trafili na zachód. Łukasz Łakomy i Szymon Włodarczyk. Tak, no. A jeszcze ten stoper z Piasta, jak mu tam, Mosur? Ja słyszałem, że on ma papiery tam. Oni w ogóle tam, jak w Molde byli, to Molde im powiedziało, słuchajcie, my się tym Mosurem interesowaliśmy, może warto, żebyście, bo do was ma bliżej. Cudowne. Mosur, Włodarczyk i Łakomy to jest przecież ponad 10 milionów euro luźno. Co ty, to jest dużo więcej, to jest dużo więcej. Także myślę, że to jest Muci razy 2 za tą trójkę. Teraz jeśli oni już są teraz na zachodzie, to wiesz, ta wartość rośnie bardzo wykładniczo. Przecież Austria Wiedeń opowiadała o jakich pieniądzach ona w ogóle myśli, jakby ktoś chciał Włodarczyka. I to było 15 milionów euro. Jakby oficjalnie powiedzieli, że w ogóle od tej kwoty zaczynają myśleć o sprzedaży go. No to też trochę mówi. A co do Śląska, będzie lepiej? Nie. Tak. To Piast Gliwice. Moim zdaniem ze Śląska czeka bardzo podobna przyszłość co Piasta Gliwice, czyli... Kurde, ale no też ten Śląsk nie był taki dobry jesienią. Jak patrzyłeś na Jagiellonię, to oni grali dobrze, a Śląsk przepychał te mecze. Tak? Równanie do średniej teraz jest. Nic zaskakującego. Tak. Znaczy umówmy się, no Śląsk sobie tą jesienią zapewnił koniec absolutnie jakichkolwiek dramatów, które miałyby się w klubie wydarzyć, a teraz tylko po prostu będzie sobie spadał w tabeli. No ale no czy szóste miejsce dla Śląska, gdyby nie pompowanie dyrektora sportowego, to jest jakaś tragedia. No przed sezonem to kibice by to wzięli z pocałowaniem ręki i jeszcze fikołka zrobili do tyłu, bo to nie wyglądało dobrze. No jeżeli, wiesz, no teraz to już wiemy, że Jechor Maczenko to jest podstawowy, wspaniały obrońca, znaczy Jacek Magiera tego nie wie, ale my wiemy. No ale przed sezonem to Jechor Maczenko no nie wyglądał na papierze na takiego. Daniel nie Łukasz... ma dowodów na to, że Jechor Maczenko istniał przed tym sezonem. Tak.
Dokładnie. Się, dobra, coś tam jest na 90 minut, ale widzieliście kiedyś, to widział Jehora Matsenko przed, nie wiem, wiosną. Właśnie, równie dobrze ktoś mógł zhakować 90 minut i Jehora Matsenko po prostu tam wrzucić, a on naprawdę nie istniał. No to mówię, to żaden dramat dla tego klubu nie jest. Rzeczywiście, no tutaj pan Jacek Magiera z tym ma rację, rzeczywiście, że powiedział dyrektorowi sportowemu, żeby się może już trochę mniej udzielał w wywiadach, bo było miło, ale zaraz to się skończy i obróci przeciwko niemu. Zresztą no, sami futbolowi bogowie wiedzą, jak postąpić z ludźmi, którzy udzielają takich wywiadów. Ale zobaczcie, Matsenko też z Legii. Zaraz się okaże, że wszyscy ci piłkarze, którzy są dobrzy, to są, mają przeszłość w juniorach Legii, ale Legia powiedziała, dobra tam, no se idź. Jest taki gość, on królem strzelców Bundesligi parę razy został. Lewandowski, to on też w Legii w Eurasii. Coś tam było w tej Legii. Rozmawiamy o najlepszym bramkarzu Ligi, Kochalskim. Zgadnijcie, skąd jest Kochalski. Jakby tylko Legia potrzebowała młodego, dobrego bramkarza, to kurczę taki Kochalski. Kochalski jest naprawdę świetny, tak 3 razy lepszy od Tobiasza w tym sezonie. No, słuchajcie, ja już nawet specjalnie popatrzyłem na statystyki. Tak jest tego. Tobiasz w kolejnym meczu ma 2 strzały celne na bramkę, 1 gol puszczony. Ja wiem, że to nie oddaje do końca jakby tego, co tam zrobił, ale statystycznie to wygląda dramatycznie. Natomiast co Kochalski zrobił w meczu ze Śląskiem Wrocław? Kurczę, skąd ta Legia tych zawodników ma brać? A ja się zaraz się okaże, że Szkurin to chciał dopłacać za to, żeby grać w Legii, ale oni powiedzieli, nie chcemy cię. Idź stąd. Słuchajcie tego. Mówicie, że Kochalski top 3 bramkarzy Ligi, nie? A taki, że najlepszy po jesieni, no to Leszczyński, nie? Słuchajcie tego. 17 listopada 2010, informacja ze strony 90minut.pl. Bramkarz Dolkanu Ząbki, Rafał Leszczyński, bierze udział w treningach Legii Warszawa. 18-letni golkiper ze stołeczną drużyną trenuje od 2 dni. Trener Krzysztof Dowhań chce przyjrzeć się młodemu zawodnikowi, a następnie podejmie decyzję na temat jego przyszłości. Poza Leszczyńskim z Dowhaniem ćwiczą aktualnie Kostiantyn Machnowski, Wojciech Skaba, Jakub Szumski i Marian Antolowicz. No, nie ma już piłkarza, który by się przez Legię nie przewinął i nie był po prostu absolutnie topowym zawodnikiem. Ja wiem, Mbappé uwielbiał Janusza Gola, miał jego plakat, chciał grać za darmo, Legia powiedziała idź stąd. Tak, to młody jesteś, się nie znasz, po co tutaj robić takie awantury. To jest naprawdę piękne. Chciałem jeszcze tylko udowodnić, że jestem obiektywny, tak troszkę zmieniając tylko temat, że pomimo mojego wielkiej sympatii mojej do trenera Magiery, to moim zdaniem wygaduje głupoty trener Magiera. No. Bo to narzekanie na to, że nie będzie kibiców Śląska na meczu Lecha, no to przepraszam, do kogo pretensje ma pan, panie Jacku? Do kogo pretensje pan ma? Po pierwsze, pretensje do tego, że po prostu rzucili przedmiot na murawę. I to nie jest wina komisji, to nie jest wina nikogo. Sami sobie na to zapracowali. I teraz lament i jęczenie na temat tego, że w takim ważnym meczu nie będziemy mieli wsparcia naszych kibiców, jest troszeczkę żałosne, bo to nikt nie robi kibicom Śląska na złość. Wystarczało nie rzucać butelki. Ale ja trochę stanę w obronie trenera Jacka, bo ja rozumiem, jak te sektory i tak dalej są zamykane, gdy jest jakieś takie gremialne walenie, no wiadomo w co, że na przykład jakieś racowisko, raceler, są 50 rac na boisku, albo jakieś demolowanie kibla gdzieś w sektorze wyjazdowym, ale tu w sumie faktycznie jeden debil rzucił butelkę. Trudno, mam to w dupie. A jakby go trafił w głowę, to zamykamy, ale, czy nie zamykamy? Ale to niech się mówimy, spotkają kibice Śląska, znajdą tego jednego debila i niech go zabiją za to. Ale nie obchodzi mnie to. Rzucono coś, nie mają prawa rzucać w stronę piłkarzy, czegokolwiek. Nawet papier. Ja nawet nie polemizuję, tylko pytanie, czy to jest właściwa kara. No to tak, ja rozumiem, jeżeli Śląsk powiedział, nie wiemy, kto to jest. On tam siedział, ale w sumie, a Śląsk od razu wziął się za znajdywanie tego gościa. Ja nie lubię tej odpowiedzialności zbiorowej. To tak, jak ja bym teraz powiedział kilka, nie wiem, skrajnie faszystowskich haseł i wy byście mieli zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Ja chciałem powiedzieć, no, że... Myślałem, że Julek powie, ja chciałem powiedzieć kilka faszystowskich haseł. Cały program by na tym ucierpiał. Nie byłoby tak, że nie, tylko dana smyk i za tydzień robimy sobie normalnie. No, cały program by dostał. Ja chciałem powiedzieć, że były już skrajnie komunistyczne hasła dzisiaj. Ale dla żartów. Ja moim zdaniem Śląsk-Wrocław powinien dostać nagrodę, że w ogóle bilety na mecz z Lechem za darmo, bo prawdopodobnie to był po prostu koleś z Hiszpanii, który rzucił tą butelką i... Hiszpan teraz... z trybun. To jest jak Jarosław przybył z Kluczborka. Hiszpan tak. Z trybun. To jest... On potem, wiesz, do Daniego Ramireza mówił złe rzeczy, więc ciężko jest znaleźć tego jednego kibola, jak on po prostu między meczami Ekstraklasy siedzi po prostu w słonecznej Barcelonie. I kibice może Śląska-Wrocław nawet chcieli go znaleźć, ale nie mogli, bo po prostu mało z nich mieszka w Barcelonie. Ja jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej jednak. Ja jestem, wiesz co, ja mam ten na przykład problem, że ja też jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej, gdyby nie fakt, że klub by pokazał, słuchajcie, chłop jest namierzony na monitoringu, mamy jego dane, bo wchodząc na mecz musisz podać dane, imię, nazwisko i PESEL, jest pociągnięty do odpowiedzialności, tyle dostał kary samej stadionowej, bo nie wiem, masz regulamin stadionu i on daje kary, plus, nie wiem, jest mu wytoczona sprawa w sądzie i zajęliśmy się tym ten. A klub powie, no my nie możemy go znaleźć, my chcemy i bardzo chcemy go ukarać, a my nie możemy go znaleźć. No to czyli nie było absolutnie żadnej odpowiedzialności, więc musi przyjść ta niestety najgorsza zbiorowa, ale musi być jakaś odpowiedzialność za takie zachowania, bo wiesz jaka fala by była. Pojedynczych rzutów butelką na boisko. No przecież to tylko jeden chłop rzucił tą butelką w kolejnym meczu, a potem cegłą, a potem nożem, a potem racą, no ale jeden. No i takie byłoby tłumaczenie każdego klubu, więc myślę, że komisja ligi robi pewne rzeczy też trochę tak, no przykładowo, że kochane kluby i kibice klubów ekstraklasy, no nie idziecie w tą stronę, bo jak idziecie w tą stronę, no to potem nie płaczcie, że... Ale, bo czekaj, bo piszą na czacie ludzie, że znałapali tą osobę. Więc no tak. Właśnie nie wiem, czy nie mijamy. Trener Magiera, została zidentyfikowana osoba, która rzuciła butelkę i poniesie konsekwencje. No ale właśnie, i to jest takie mówienie, i poniesie konsekwencje. No jakby klub pokazał konkrety, które zrobił, a to jest potem poniesie konsekwencje, a my o tej sprawie zapomnimy w ciągu 2 tygodni. To ja wam przypomnę jedną bardzo brutalną sprawę. Nie wiem, czy pamiętacie ten słynny wypadek BMW na autostradzie. I też przez miesiąc było mówione, że chłop poniesie konsekwencje. No i było mówione. No. No, to jest. Ogólnie mi nie jest jakoś bardzo szkoda ich, nie? W sensie za to, co się stało, że tam jeden mecz dostali kary? No nawet nie wiem, no. Chyba tak. No to jeden mecz, to już niech aż tak nie płaczą, jeśli jeden mecz, nie? Jakby tam. Ale do Poznania. Jednak zabiera ci możliwość przyjazdu do Poznania. Ja bym poświęcił wszystko, żeby tu przyjechać. Przyjechać do Poznania i umrzeć. No to ja na przykład dobra. Nie wiem, czy ja chcę jeszcze o tym meczu. W sensie, no, Stal Mielec jest już tylko o jeden punkt od bycia za Wielką Szóstką. Tak tylko uprzejmie przypominam. I sprowadza jakiegoś zawodnika kolejnego. Jon George. Jak? Boy George? Jon George, Boy George. Sprowadza Boya George'a z Rumunii. To ja bardzo ten klub lubię, a teraz lubię jeszcze bardziej. Znaczy, oni mają pewne utrzymanie, nic nie muszą, a sprowadzają kolejne gracze. No tam się za chwilę po prostu presja na puchary powstanie. Boy George? Zafascynowałeś mnie tym. Boy George to na Wikipedii jest brytyjski piosenkarz i DJ irlandzkiego pokolenia. Ale będzie grał też w Stali Mielec. To jest właśnie on. Stal Mielec znalazła następcy Michała Trąbki, Jon George. Tak pisze. A ja Boy wpisywałem. Ej, ale na 90 minut jeszcze nie ma. A jest na czaro. George. Nie wiem, czy to się myśli, że to się czyta George? A już tego sprawdzam. Rumun. No tak. To jest Rumun. 24-letni Rumun z Rumunii. No wygląda jak piłkarz dla Stali Mielec.
Rasowy Rumun. Urodzony w Rumunii. Zaraz sprawdzę, czy ma Dansa Kuduro i wam powiem. Błyskawiczna analiza. Tutaj. To się dzieje na żywo. Analiza piłkarza. Czy Star Mielec będzie mistrzem Polski? Dowiemy się za chwilę. George 2020 Ultimate Skills. Dobry grajcar. Jak ma Ultimate Ultimate Skills. Bo jeszcze jest pewnie filmik Everyday Normal Skills, a on jeszcze jest Ultimate. Ej, dwie minuty, na razie przez pierwsze 15 sekund przybija sobie piątki sobie nogami. No, czyli siła przyjaźni 20 jest. 20 sekund radości. Ponad już 20, jeszcze nie było żadnej akcji. 25 sekund, Dion George się cieszy. O, jest, dobra, jest akcja. No. Jest. Okay. Czekajcie. Naprawdę takie coś dali w to? Pytanie, czy to był, bo jest sytuacja, w której zawodnik podaje z boku pola karnego do niepilnowanego kolegi, który stoi na piątym metrze i ten kolega z piątego metra, nieatakowany, strzela w słupek. No ale to kolegi, to co on za kolegę ma strzelać? No ja właśnie nie wiem, czy to on strzela, czy on podaje, wiecie? Bo jeśli on strzela, to podaje. Jak za trąbkę to podaje, to nie by był tak ustawiony. No czyli podanie dobre, no to już wiemy, że chłop ma dobre podanie. To mało? A, dobra, to on podawał. Zepsuje siłę przyjaźni. Jest Domański, jest Hinokia, nie potrzebujesz tego Jona George'a. Jeszcze jest ten Portugalec taki, co z puszczą zawalił gola. Tak. Polecam wam ten film, bo jest taki bardzo wątpliwy. Bo jest na przykład, jak Jon George tam sprawdza, bija dryblingiem zawodnika, zatrzymuje się, składa się do podania i w tym momencie jest urwany film. Ale Mietek, czy Boy George trenował pod batutą kiedyś 1/10 takiego specjalisty jak Kamil Kieresz? No nie, no wiemy, że nie. No to jakby wszystko... Nie, no jest na przykład dośrodkowanie, które wybija obrońcę. To jest ta kompilacja Jona George'a. To jest najgorsze skills od gorsze, jakie widziałem w życiu, naprawdę. Ale jakby tam był Szkurin, to by strzelił z głowy. No to jest dobrze. Koniecznie to jest analiza, tylko nie gdyby podał tutaj, to by było lepiej, tylko gdyby tam ktoś stał, to by było lepiej. Nie ma nic na tym filmie ciekawego. Strzał i bramkarz obronił teraz. Nie, no to dośrodkowanie, jak obrońca wybił, no to mógł obrońca nie wybijać. Mi się podobało. Albo podanie z połowy boiska długie i w ogóle niedokończony jest ten film, gdzie to podanie poszło. Ja wiem, mówią, że o każdym piłkarzu można zrobić dobrą kompilację na YouTubie. Jest to na kanale Robert Productions i Robert Productions się zajmuje chyba rumuńskimi piłkarzami. Nie, no koniecznie zobaczcie. Polecam. Jeśli na tej podstawie go zatrudniono, to... No ale idzie do Stali Mielec, więc pewnie nauczy się nagle grać w piłkę. Tego Stali Mielec. Życzymy, panowie, ostatni mecz. Nie uwierzycie. Radomiak dostał czerwoną kartkę. Nie Radomiak uwierzycie. Przegrał połówkę 0-3. Już trzecią w tej rundzie. Radomiak nie strzelił gola. Radomiak... Maciej Kędziorek został nawet przez rzeczniczkę Radomiaka przedstawiony jako trener Radomska Rado. Nie no, tego akurat ostatniego nie było, ale było tydzień temu. Trochę współczuję Maciejowi Kędziorkowi już. Już tydzień temu było śmiesznie, teraz już mu współczuję. Znaczy powiem szczerze, że Radomiak Radom ma takie wyniki, że jakby to był jakiś klub hokeja na lodzie, to tam już by się czerwone lampki paliły, że kurde, słuchajcie, no my mamy taką średnią strat bramek na mecz, że tu trzeba coś zmienić w pierwszej tercji rozgrywania. A to jest piłka nożna, to jeszcze to tak dodam. To statystyki, dwa mecze na wiosnę. Julek, to byłaby kiepska pierwsza kwarta w kosza, 0-10. No, dokładnie. 10-0 w bramkach, 2-0 w czerwonych kartkach. Nie, tak, a jak nazywa się, jak jest 0-6-0-6 w tenisie? To jest rowerek, tak? Tak, no. No to Radomiak już jest tylko 0-2 od bardzo ładnego rowerka takiego. No, pośmialiście się trochę z Zagłębia, pośmialiście się trochę z Śląska, to ja bym chciał posłuchać na temat tego czarnego konia trochę, nie? Tylko jeszcze trochę. Koledzy z okienek niżej, zapraszamy tutaj do żartowania sobie. Tak, to jest konina.
Puchary w tym sezonie, super transfery. Ja pierdzielę, nie? Co to jest za klub dziwny? No nie, no ja już powiedziałem, jednak zmniejszenie ilości Semedo to było podpisanie wyroku śmierci. Drugie, co się dowiedziałem tydzień temu, że trener Kędziorek na tym, na tablecie pokazywał coś Damianowi w Turcji. Ja mówię, o super, tabletowiec się znalazł. No to już, dziękujemy. Do widzenia się z Państwem. Na tablecie? Wiesz co, na tablecie to nawet ja tabletu nie daję córki, nie ma moja córka tabletu, żeby se w Angry Birds pograła, bo uważam, że to jest ogłupiające. A tu za przeproszeniem, ktoś chce być poważnym trenerem i na tablecie będzie pokazywał rzeczy. Kamil Kiereś, myślisz, że wie, co to jest tablet? Kamil Kiereś ma glinianą, ale nie przyjmuje do wiadomości. Ma glinianą tabliczkę i tam Szkurinowi rozpisuje. No i są efekty, a tutaj... No. Ostatnio chłopaki dostali tam właśnie informację od Kamila Keresia, patrzę, tam jest pismem pętelkowym jeszcze wszystko napisane. Ja powiem tak, Radomiak robi progres, 0,6, 0,4, za tydzień 0,2, potem 0,0, a potem już w górę. To sky is the limit. Dokładnie tak. Ja mi się najbardziej podobał taka przebitka była, jak na skauta Tottenhamu, który sobie Błyskowicza ogląda. I on tak siedział i on mówi, nie wierzę. Nawet po angielsku mógł powiedzieć I don't believe in it. Nie, on był jak z tego filmu jakiegoś gajarycznego. Zastanawiacie się pewnie, co robię w tym miejscu. Jakie złe decyzje w moim życiu doprowadziły na to, że siedzę w Radomiu jako oficjalny gość i oglądam jakieś 0,4. On był jak robisz postać w gierce RPG i robisz mu tam, wiesz, z klauna, że tu rogi, coś i w jakiejś losowej cutscence z wieśniakami takimi gdzieś tam w średniowieczu stoisz. Nie, to ja jest... wiem, co on powie, jak wróci do domu ten scout Tottenhamu. Widziałem rzeczy, których wy, ludzie, nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu, sunące nieopodal pasu Oriona, no i tam dalej ten cytat. Tak, dokładnie by tak było. Nie, no to jest wspaniałego. Słuchajcie, mam dla was kluczowe pytanie. Czy można walić rywala kolanem w łeb? Tak, ogólnie. To jest pytanie natury ogólnej, nie odnoszę się do żadnego przykładu. Można czy nie? W K1 i w MMA chyba w niektórych pozycjach można. W niektórych pozycjach można, tak? Można. Nawet sporty, które ograniczają się do robienia krzywdy drugiej osobie, mówią, możesz walić w łeb kolanem, ale nie jak na przykład leży. Trochę głupio, bo zbyt niebezpieczne. A w piłce nożnej chyba nie. Chyba ja uważam, że można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. A Kobylak spał do 15 chyba tego dnia. Nie, bo ja tak na pierwszą analizę miałem, kurczę, czy on to robił intencjonalnie, no ale no widać, że to kolano tak wyciągał do góry, żeby w ten łeb trafić i no udało mu się. No to też sztuka. Mamy w naszym towarzystwie osobę, która kiedyś coś tam broniła. Ja nie wiem, czy Mietek tak wysoko skakał. Nie, może... no, to jest zapowiedziane, że kiedyś coś tam broniłem. Ale no, ogólnie rzecz biorąc, nie ma chyba w przepisach gry piłkę nożną nigdzie tego mitycznego zdania, że w piątce to bramkarz może po prostu kogoś pobić, okraść, dokonać na nim rytualnego mordu i wypić jego krew i po prostu nasrać mu na twarz na koniec. Nie ma takiego przepisu. A ludzie bardzo często mówią, że nie, w piątce to bramkarz może zrobić wszystko. Trzeba było w ogóle do niego nie podchodzić. No nie, to jest gówno prawda. Słuchaj, jednak wychodząc z kolanem na 2 metry w górę, to powinien się upewnić, że jednak nie zabije nikogo tym kolanem. No to jest czerwona kartka, no nie ma co w ogóle dyskutować. W ogóle wejście Kobylaka w ten sezon nie jest zbyt fortunne. Ale zobacz, spokojnie, to jest były młodzieżowiec Legii, on na pewno będzie za chwilę na koniec. Poza tym Kobylak się broni, bo on w tym meczu tylko jedną bramkę stracił. No to zobacz, jakie dobre statystyki ma, więc właściwie mocniejszy, jeden z mocniejszych punktów zespołu. A jeszcze fajne jest to, że to była jakaś współpraca, bo to tego Kulurisa to tak Włuskowicz trochę pchnął na tego Kobylaka. Także myślę, że każdy funt wydany w Tottenhamie na tego młodego wonderkida jest, kurczę, to była najlepsza inwestycja od czasów Sona albo Kane'a. Kulurisz był takim biernym obiektem w tym polu karnym. Włuskowicz go wziął, powiedział łap, a Kobylak go nie złapał. Ja myślę, że Kobylak już nie wróci do bramki.
No tam nie ma chyba... Ale kto wróci do bramki tam? No to kto tam teraz bronił? No jakiś młody chłopak, co pierwszy raz w ogóle piłkę no, nożą. No nie bronił. A co z tym Poszadałą? Gdzie on jest? Gdzie jest Poszadała? On nie był właśnie kibły przecież. Ale no, Poszadała jest w tym samym miejscu, gdzie Dawid Balda. Po prostu... Nie, no zaszyli się gdzieś, no. Aha. Nie, no co mówicie, też oni mają Majchrowicza, który też kiedyś grał... Nie. No Majchrowicz wszedł teraz, nie? A, no, nie, grał w Legii, to jednak się nie sprawdzi. No, dokładnie. Ale Majchrowicz wszedł teraz z ławki za Kobylaka. Ale a propos tych przepisów, bo okej, przepisy piłki, gry w piłkę nożną, tak. Natomiast ja tu czytam, że kodeks karny jest wyżej, więc jak to wygląda w kodeksie karnym? Artykuł 280, rozbój. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem lub doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze więzienia, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat, ale tu jest drugi paragraf, chyba że ma bluzę, rękawice i jest w polu karnym na boisku, to wtedy nie. No to by pasowało. Czekajcie, oni tego Posiadały też sprzedali? No tak, no tak, tak, no, tak, no, tak. Zajebisty pomysł ma ten Radomek po prostu. No, pomysł oni są sprzedać wszystkich. Jakoś to będzie. Wcześniej go opędzlowali, nie? On do tego Molde w końcu poszedł? No w Molde za pół bańki. No, kurde, zaposiadałem za pół bańki. No tak, jest napisane na transfermarkcie. No ale chodzi mi o to, że każdy by przyjął taką ofertę, no. No tak, ale z drugiej strony wychodzi na to, że nie bardzo mieli tutaj kim go zastąpić. No jest Majchrowicz, jest Kobylak, dobrze robił. No ekstra, mega sprawa ten Radomek. A nie można, nie wiem, Miszczy z tej Portugalii odwołać, on w tym Rio Ave... Tak, ja mówiłem, że oni może w walkę o utrzymanie się tutaj zamieszają, a to wygląda coraz bardziej prawdopodobnie. Sprzedali najlepszych piłkarzy i zadowoleni kurwa z siebie. Mega ekipa. Jeszcze jeśli chodzi ten Kopniak, to znakomite odpowiedzi czatu. Jestem Paweł. W Radomiu najważniejsze jest prawo ulicy, a ono mówi jasno. Jak zostajesz caban, znaczy, że zasłużyłeś. I Adam O, Rowerek i Crazy Turtle. Można, gdyby to byłoby złe, to Bóg inaczej by świat stworzył. Znaczy ja też bym chciał trochę na obronę jednak tego Radomiaka powiedzieć, że no, Pogoń w pewnym momencie była w najbardziej wyjściowym garniturze, bo na boisku był Patryk Paryzek i Olaf Igor Kortakowski. No także to są zawodnicy, którzy są wystawiani tylko na specjalne okazje. No i się przydarzyła i potem i Patryk w 18 urodziny sobie bramkę strzelił. To też zawsze miło. I czekałem na to całe życie. Całe życie, dosłownie czekałem na to całe życie, żeby to powiedzieć. Gola w poprzedni weekend w Ekstraklasie strzelił opaleniczanin, obywatel miasta, z którym byłem związany, jestem nadal dość długo. Patryk Paryzek to jest pierwszy opaleniczanin z golem w Ekstraklasie. I niebywały upadek Radomiaka, już nawet opaleniczanie strzelają im bramki. I wydaje mi się, że pierwszy piłkarz urodzony na ziemi nowotomyskiej od Błażeja Telichowskiego. Tak mi się wydaje, że nikt później mógł już tam nie być. Ale co do Pogoni. Panowie, Kamil Grosicki. No. Ja to powiem za ciebie. Kamil Grosicki na baraże. Kamil Grosicki na baraże. Ja to mówię wprost. Nie ironicznie. No tak. Nie, no to... No kogo dasz? Skurasia? Frankowskiego? Kamiński to jeszcze gra w piłkę? Pójdzie, a Grosicki na lewą. Jak Kamiński nie skończył już kariery? Kamiński? No bierzesz najlepszego piłkarza Ekstraklasy, a przynajmniej jednego z najlepszych. Grosickiego na tu i teraz, proste. Nie, no wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą Grosickiego w kadrze, ale muszę się zgodzić, bo Kamil Grosicki zamknął mi mordę. Początek sezonu miał bardzo zły i ja nawet... Ale on był na zgrupowaniu z Kamilem Glikiem, no to stary... To zanim z niego to zeszło, no to się zrobił październik, ale jak już zeszło, to zobacz, co jest. Może on jest mądry i on po prostu wie, że już jest za stary, żeby przez cały sezon być w gazie i uznał, że lepiej być nie w gazie pierwsze kilka miesięcy, a później być w gazie, bo potem wszyscy zapomnią że nie byłeś w gazie. Kamil Grosicki ma duże szanse na double-double w tym sezonie. No tak. To się dawno nie wydarzyło.
I to może to zrobić po 20 paru kolejkach. Myślę, że tylko kontuzja jakaś mogłaby go powstrzymać. Wiesz, Leszku, kiedy może to zrobić? W weekend następny, bo grają z LKS-em u siebie. To na pewno zrobi. Ile mu tam brakuje? 2 goli i asysty? Czy na odwrót? Znaczy, zależy jak liczyć, bo według Transfermarktu to mu brakuje tylko 1 gola. Tylko Transfermarkt liczy, że jak będziesz przechodził koło stadionu, na którym będzie rzut karny, nieważne dla której drużyny, to masz asystę. Nie no, musimy liczyć tak jak Ekstraklasa, nie? No. No, generalnie Grosicki według Transfermarktu w tym sezonie razem z Conference League i z Pucharem Polskim ma już 12-12, nie? A w Ekstraklasie ma 9-10. To i tak liczymy po temu Ekstraklasowemu, no jeszcze mu trochę brakuje, ale no Leszek powiedział, że no mają mecz z LKS-em, no to też myślę, że sprawa będzie już załatwiona. On w weekend to będzie miał triple double. Tak. Ale pamiętajmy, LKS już wygrał z Pogonią Szczecin. To jest akurat kryptonit. Ale który to jest już dowód w tym sezonie na to, jak potężna jest siła przyjaźni, powiedzcie mi. Pogoń niechcący nie zrobiła żadnego transferu i jak im się to opłaciło. Grają najlepiej w lidze na ten moment. No. Ale też nie szalał z transferami. No. Siła przyjaźni. Siła przyjaźni, koniec, kropka. Założyć embargo transferowe na całą ligę latem i zobaczyć, jak to będzie wszystko hulać. No komunizm wprowadzić latem, a nie embargo. Ale to jest jedyne, co musi powiedzieć Grosickiemu. Rób wszystko zewniakiem. Tylko nie dotykaj piłki tą wewnętrzną stroną stropy, wszystko zewniakiem i to wszystko wchodzi. Niesamowite jest ten zewniak Kamila Grosickiego, ale też taki kapitalny jakiś lobik. Naprawdę jest w świetnej formie po prostu Groś. Nie, no zupełnie serio nie wyobrażam sobie, żeby Grosik nie był powołany na tą Estonię, bo ja też jestem za tym, że śmiechy chichami i Kamil Grosicki, no ale on chłop jest w mega formie, no naprawdę moim zdaniem aktualnie najlepszy zawodnik ligi, no nie ma lepszego, nie ma, po prostu. No, to, no sorry, ale taki Józek z Legii to jest przez niego schowany. Najlepsze jest to, że ja zawsze myślałem, że Grosicki bazuje tylko na szybkości, ale on naprawdę ma dużo techniki. To teraz wyłazi po tych starych latach, bo to nie jest że tak, że on rzuca piłkę i biegnie za nią, tylko naprawdę ma dobre zagrania techniczne. Dużo widzi. No, myślę, że jesteśmy na tym etapie rozwoju polskiej piłki reprezentacyjnej, że nie stać nas na niepowoływanie Grosickiego. Po prostu, takie są fakty i pogódźmy się z tym, po prostu, tak po ludzku. Nie będzie to łatwe, ale trzeba. Tak samo na przykład reprezentacja Chorwacji jest gotowa na to, żeby Luki Włoskowicza nie powoływać. Nigdy już, do żadnej reprezentacji. I też ich na to stać, bo przyszedł do Radomiaka Radom. To jest też spoko, że tam chyba ten Jordao miał 2 treningi i musiał grać w pierwszym składzie, bo tam już nie ma kim grać. Ja nie wiem, to były jego pierwsze treningi w życiu generalnie. No, jedyna dobra akcja to było jak Semedo z przewrotki walnął na głowę Abramowicza bodajże i oni tam prawie bramkę na 1-0 strzelili, ale no to jak zmniejszyłeś sobie liczbę Semedów w składzie, no to teraz ponoć tego konsekwencje. Jak było 2 Semedów, to by się dobrze to wszystko skończyło. I ja jeszcze jestem ciekaw jednego, no bo wiadomo, że ciężko trenera oceniać tam po 2 meczach, w których jeszcze ma damę pik, która mówi, no ale czerwone kartki, moja analiza na tablecie mówiła, że jakby nie było czerwonej kartki, to byśmy ich puchnęli 5, a to po prostu te czerwone kartki. Ale no, pan Maciej Kędziorek no, może być i fajnym, wspaniałym, ciekawym, mądrym człowiekiem, ale może być też wyjebaniem się na ryj Radomiaka Radom w sposób naprawdę tragiczny. Ja mam nadzieję tylko, że Radomiak zrobi taką serię meczów z czerwoną kartką, jak Pias miał serię remisów. W sensie to było najpiękniejsze dla wiosny. Poza tym, że byłoby ciekawie na górze, na dole to jeszcze bekowo by było. Radomiak zaraz tego Kędziorka wywali jakiegoś Rumuna ściągnie na jego miejsce. Gylka podobno jest wolny. A zobaczcie, a tak, żeśmy złożyli na tego Rumuna. O, jaki beznadziejny trener, on się w ogóle nie... Za Gylki jakoś czerwonych kartek nie było. Dokładnie, i było średnio, ale było średnio. A o średniu w Radomiaku to marzą teraz. Ale w ogóle zastanówmy się nad tym, jak
bardzo ta drużyna była jednak uzależniona od tego Enriqueza, który był jednym z lepszych piłkarzy w poprzedniej rundzie w całej lidze. I wyjęli go i no nie wiem, kto tam będzie strzelał gole. Miał być ten Rocha. O właśnie, miałem Leszek się za to ochrzanić tydzień temu, ale cię nie było, bo wziąłem go, przez twoje słowa wziąłem go do fantazy. Ty mówisz, że jest taki świetny piłkarz, że teraz zobaczy. On wyjdzie ale z cienia. Zobacz, on przed tą czerwoną kartką dobrze grał. Tak czysto piłkarsko, jak się skupisz, to miał dobry mecz. Tylko wywaliłem go już po pierwszym meczu i wziąłem Sancheza, bo wiedziałem, że LKS jest tak słaby, że musi coś strzelić. A ja w weekendzie Kamil Grosicki na kapitanie fantazy. 26 punktów, czy tam ile? Można? Ja go nie mam, bo Exposito wziąłem. To no to i co mało. Masz z tego Exposito? Gówno. Tyle co z tego roku. Wiesz co, Mieciu, no to przepraszam cię, ale oddam ci te punkty w fantazy w najważniejszej walucie, czyli w przekonaniu. Będziesz mógł w pokera znowu zagrać z kimś, dzięki temu. Możesz mi oddać też w żabsach. Ja mam aplikację. Ja też. To możecie mi te żabsy nieposiadane przelać ostatecznie. Panowie, bo to już jest dwie... Nie, to są trzy godziny, tak? Tak. Tak, ponad trzy godziny o kolejce Ekstraklasy. Dzisiaj jeszcze Górnik Korona, ale to już poza nami, nie będziemy o tym gadać. W sensie to będzie zajebisty mecz, bo jest Dominik Zator, bo jest Adrian Kapralik, bo jest syn starego Szali i w ogóle będzie fajnie, więc ten mecz dzisiaj. I Dany Trecho. Dany Trecho, popularny kocik, popularna maczeta. Przypominamy, że partnerem naszego kanału jest Superbet i w opisie macie promkę z Freebetem na czwartek na Legia Molde i jeszcze tam można zgarnąć sobie Kanal Plus za darmo. Do końca, jak to ładnie ktoś napisał na czacie, do końca UKS-u w Ekstraklasie, czy jeszcze na 3 miesiące. Więc tutaj możecie sobie to ogarnąć. Jutro, nie wiem czy Leszek możemy to zakomunikować już? Jeszcze lepiej potwierdźmy. My już to niby komunikowaliśmy, ale to poczekajmy. Aha. Czy tam to niech będzie, to potwierdzi. To będzie taki gość u chłopaków. Znaczy wstępnie jesteśmy umówieni z Tomkiem Ciąkałą na 10, a w środę na tier listę euro w pierdoli, tak? Tak jest, euro w pierdole w środę. Będziemy też chyba w czwórkę, będzie Kuba, nie? Tak. Więc będzie jeszcze. To Kuba będzie pracował 2 dni z rzędu. To jest niewiarygodne. No nic, Olki będzie zagoniony do roboty, a my dziękujemy. Dajcie znać, czy wam się podobało w takim składzie. Chyba nie dawajcie to... znać. Nie, ja chciałem dać jeszcze znać. Nie dawajcie znać, zamknijcie ryj, przestańcie do nas pisać. Dosyć tego. 3 godzina o gipsowaniu ścian. Próbuję się zdrzemnąć. Ostatni raz zwracam wam uwagę. Następnym razem. Tak, takie komentarze piszcie mniej więcej. Dobrze, to trzymajcie się. Pa, nie dawajcie znać.